Cześć, witam bardzo serdecznie. Startujemy z kolejnymi warsztatami. Tym razem, tematem przewodnim jest planowanie zadań na Linuxie plus Tutorial Ansible. Pomówimy o najbardziej popularnych narzędziach i rozwiązaniach do automatyzacji. Będzie materiałów dużo, będzie też sporo wiedzy praktycznej. Zatem, no nie będziemy przedłużać, jak to się spóźnił, to się spóźnił, bo dzisiejsze materiały są dosyć złożone. Dla niektórych mogą się wydawać skomplikowane, ale oczywiście nie zniechęcam, nie straszę, po prostu informuję, że warto się skupić, warto się przyłożyć i bo jak oderwie się na chwilę, nie wiem, czy chociażby po to, żeby popatrzeć sobie w telefon, to może ci jednak trochę wiedza odpłynąć i później może się zgubić. Zatem zachęcam naprawdę do tego, żeby się skupić. Oczywiście będziemy mieli na początek trochę wstępu, tak jak na przykład teraz, lekka pogawędka, ale później, jak już zaczniemy działać, to zaczniemy działać konkretnie. I od razu dodam skrypty, które dzisiaj tu użyję, bo będzie dużo o skryptach, dużo będzie o kodzie, tak zwanej infrastructure as a code. Zatem, wszystkie te skrypty, których dzisiaj będę używał, będą dostępne do pobrania na samym końcu. Zatem, zachęcam do pozostania do końca. A teraz już przechodzimy dalej. Na początek lekki rozkład dnia, dnia właściwie naszych zajęć. Co nas czeka na początek? Na początek. Pogawędka, tak? No, pogawędka, ale oczywiście, też będzie dzisiaj dużo praktyki, jeżeli chodzi o skalę naszych dzisiejszych zajęć. To można powiedzieć, że to jest 3 do 1. Ci, którzy byli już tu wcześniej, wiedzą, że lubię skalę, lubię procenty, lubię procenty. Oczywiście, nie w takiej formie, jakiej można teraz sobie pomyśleć, ale. Lubię od razu powiedzieć wprost, ile będzie praktyki, ile będzie pogawędki, i dzisiejsza skala to jest 3 do 1, czyli na 3 minuty praktyki będzie 1 minuta pogawędki. Tak jak na przykład teraz, na początek będzie na pewno o wiele więcej, później będzie już zdecydowanie więcej działań praktycznych. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas dzisiaj czeka, to przede wszystkim pokażę ci popularne rozwiązania do automatyzacji. Jest tego trochę. Oczywiście też nie jestem w stanie omówić wszystkich, ale pokażę Ci te najciekawsze, które są w tym momencie na rynku i które warto uwzględnić. Będzie na samym końcu bonus, niespodzianka, oczywiście, te skrypty, plus coś jeszcze, ale spokojnie do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o naszą sesję praktyczną, to będzie przede wszystkim obsługa krontaba. Dlaczego krontaba? Dlatego, że Pomimo tego, że będziemy w głównej mierze skupiać się na tworzeniu chociażby automatyzacji tzw. łańcucha zadań, to crontap jest, można powiedzieć, czymś koniecznym, podstawowym dla administratora, jeżeli już zaczynasz, czy ewentualnie działa z automatyzacją, to jednak takie narzędzie jak crątup musi znać. Crontap to jest narzędzie do tworzenia harmonogramu zadań. Między innymi, zatem to Ci dzisiaj pokażę, jak to obsługiwać, plus pokażę Ci sprytny sposób na naukę krątaba, bo niektórzy mają problem ze zrozumieniem tego, jak działa ustawianie czasu w krątabie. Zatem ja Ci dzisiaj pokażę sprytny sposób na to, jak to opanować. Następnie będzie przygotowanie skryptu wdrażającego bazę danych. Tak to sobie wymyśliłem. Dzisiaj nasze warsztaty będą polegały na tym, że wdrożymy sobie bazę danych, następnie wdrożymy aplikację, która skorzysta z tej bazy danych, połączy się z tą bazą danych, żebyś też miał pewność, że wszystko działa. I akurat, jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli zainstalowanie aplikacji, która połączy się z bazą danych, uznałem, że zrobimy to w dosyć nietypowy sposób. Przynajmniej nie widziałem czegoś takiego nigdzie, że skorzystamy z tutorialu dostępnego w internecie tutorialu, który po kolei pokazuje Ci kolejne zadania, jakie należy wykonywać, żeby coś wdrożyć. I ten, przepraszam, i ten tutorial poprawimy w taki sposób, że przerobimy go na nasz skrypcik do automatyzacji i następnie uruchomimy ten skrypcik, który nam raz zainstaluje bazę danych, zainstaluje aplikację, plus parę innych rzeczy, jak na przykład wdrażanie poprawek bezpieczeństwa. Zatem tutaj też taką automatyzację sobie uruchomimy. Natomiast, jeżeli zastanawiasz się, kim ja jestem, czemu ja właściwie mówię o tym, to chwila wstępu, chwila też przedstawienia, żeby ci, którzy mnie nie znają, mieli pewność kim ja jestem. Przede wszystkim nazywam się Arkadiusz Siczek. 16 lat pracy w IT, 16 lat praktyki w różnych, można powiedzieć, częściach i obszarach IT, ale generalnie 16 lat wokół serwerów, wokół głównie Linuxowych serwerów. Zatem tyle, jeżeli chodzi o moją praktykę. Na co dzień obecnie tworzę cykliczny newsletter. Możesz się na niego zapisać na stronie, właściwie pod linkiem blog.ascomputer.pl, łamane przez news. W sumie to za chwilę już będzie 10 lat mojego bloga. Co prawda nie 10 lat newslettera, bo newsletter nie był od początku działalności blogowej, ale no w kwietniu mija 10 lat bloga. Zatem wydaje mi się, że. Jest, za co się napić? Oczywiście, kawki. A dzisiaj krążymy wokół tych procentów. Zatem, cykliczny Newsletter, blog, 10 lat. Mam też e-booka poświęconego chociażby Ansible. Ansible to jest popularne narzędzie do automatyzacji, o którym dzisiaj będziemy mówić w głównej mierze. Zatem już teraz się zdradziłem, jakie narzędzie będziemy głównie w naszej automatyzacji wykorzystywać. E-book to jest Ogarni Ansible, Wystarczy, że wejdziesz na stronę sdo.pl, łamane przez Ogarni, myślik Ansible, ewentualnie poczekasz do końca. Tam razem ze wszystkimi skryptami zostawić też linki użyte w ramach dzisiejszej prezentacji, w ramach dzisiejszych warsztatów. Zatem to wszystko znajdziesz. Plus. Poza oczywiście tymi materiałami, mam też swój własny kurs online dotyczący chociażby Ansible. Zatem też jestem autorem tego typu produktu. Ansible, automatyzacja serwerów i sieci. I jeżeli teraz oglądają to osoby, które chcą dołączyć, które ostatnio mnie pytały o dołączenie do kursu Ansible, to zachęcam do tego, żeby poczekać do końca, bo będę miał coś specjalnego. Specjalna, można powiedzieć, taka promocja, okazja dla uczestników tych warsztatów, no ale o tym później, o tym na końcu można powiedzieć. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania, to najlepiej mnie pytać poprzez mail, pisząc do mnie arekmopajs.pl od razu dzisiaj dodam, że dzisiaj po warsztatach nie będę dostępny. Zatem na wszelkiego typu pytania odpowiem raczej jutro, ale jak najbardziej napisać do mnie nie można. I też jeżeli chodzi o kontakt, to zachęcam do Linglina. Wystarczy wpisać w Linglinie, na Linglinie Arkadiusz Siczek zaprosić mnie do znajomych. Wszystkie, wszystkie zaproszenia akceptuję, bo czemu by nie. I tam też możesz śmiało pytać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o Linuxy, automatyzację, Ansible, jestem do dyspozycji. Na tym śmiało możesz pytać. I cóż, no, powoli będziemy przechodzili. Tylko tutaj jedna uwaga, bo Mam też jedną małą prośbę. Naturalnie zależy mi, żeby dotrzeć z tymi materiałami, z tymi warsztatami do największej liczby osób, a to jest nie, nie tylko uzależnione ode mnie, bo jeżeli mi w tym pomożesz, to jest szansa, że dotrę do większej liczby osób i tym samym też będę miał większą motywację do tego, żeby tworzyć następne materiały tego typu. Zatem mam w tym momencie taki lekki konkursik i nagrodę też za aktywność, bo jeżeli pod tymi warsztatami uzbiera się 100 lajków, to Udostępnię za darmo lekcję ze swojego kursu, z tego kursu, o którym przed chwilą mówiliśmy, gdzie pokażę Ci jak wykonywać automatyzację za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego. Bo dzisiaj będziemy w głównej mierze korzystali ze skryptów i linii poleceń, natomiast w moim kursie też zawarłem sekcję, gdzie pokazuję jak wykonywać takie automatyzacje za pomocą interfejsu graficznego. Jeżeli chcesz otrzymać za darmo. Te lekcje to prośba o lajka. Po prostu lajka po tymi warsztatami. Jeżeli uzbiera się 100 lajków, to udostępnię te, te, te lekcje. Później wyślę po prostu mail, na, mail osobom, które zasubskrybowały mój newsletter, i te lekcje otrzymają. Natomiast, jeżeli trafiłeś tutaj na te warsztaty i nie śledzisz mojego newslettera, to zachęcam cię do. Do zasubskrybowania. Po prostu blog.scomputer.pl, łamane przez łamane przez news. Po prostu. Dobra, lecimy, lecimy. Koniec przedłużenia. Planowanie, planowanie zadań i automatyzacja. Na co to komu? Zacznijmy od tego, że wszyscy lubią sobie ułatwiać zadania, a dzięki automatyzacji i planowaniu. Zadań, pewnych czynności można zaoszczędzić sporo czasu. Dobrze wiedzą chociażby o tym administratorzy IT, którzy dzięki skryptom znacząco usprawniają swoją pracę. No każdy doświadczony administrator woli utworzyć skrypt, który wykona automatycznie zadanie za niego, zamiast robić to ręcznie. Przykładowo, zakładanie kont dla użytkowników, wykonywanie backupu, to wszystko można zautomatyzować. Chociażby ten przykład. Tworzenie użytkowników. Zamiast na przykład przeskakiwać konsoli, Active Directory, ewentualnie chmury w Linuxie czy w jakimkolwiek innym narzędziu, które stosujesz, możesz stworzyć do tego skrypty. Oprócz samego stworzenia skryptów możesz pójść dalej. Możesz na przykład zautomatyzować i zapisywać do harmonogramu zadań je tak, by. Te zadania były wykonywane według ustalonego czasu, na przykład za pomocą krontaba, ewentualnie narzędzi typu Asibul Tower. I teraz tak, jeżeli chodzi o przykładowe zadania, weźmy sobie taki taki temat jak wyłączanie konkretnego systemu. Jeżeli musisz wyłączyć konkretny system, to przeważnie musisz wykonać pewne czynności, na przykład zatrzymać bazę danych, wyłączyć serwer bazy danych, następnie wyłączyć sam serwer z systemem. Jeżeli aplikacja działa na wielu serwerach, to taki proces może trwać nawet godziny. I zamiast wykonywać te wszystkie czynności po kolei, możesz to zadanie zautomatyzować. Oczywiście dobrze mieć do takiej pracy odpowiednie narzędzie. I tu właśnie przychodzą nasze narzędzia do automatyzacji, bo ich celem jest zautomatyzowanie skryptów, tworzenie kolejek oraz wykonywanie zadań w ustalonej kolejności. I niezależnie od tego, czy masz kilka, czy kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset albo kilka tysięcy maszyn, maszyn czyli oczywiście serwerów, to zawsze przydaje się sposób na usprawnienie swojej pracy. Ja osobiście preferuję Ansible i właśnie ten system dzisiaj głównie wykorzystamy. Za pomocą tego systemu możesz chociażby uruchomić szybko zadania na pewnej grupie serwerów i wykonać je za pomocą jednego polecenia. Możesz stworzyć przykładowo scenariusz, który uruchomi po sobie ciąg zadań. Możesz też podzielić automatyzację na różne role, w zależności od przeznaczenia serwera. Wyobraź sobie, że masz serwer. Musisz na nim zainstalować Apache. Zadanie można powiedzieć, że proste. Logujesz się na serwerze, odpalasz krótką komendę, uzależnioną oczywiście od dystrybucji Twojego Linuxa. Przykładowo coś takiego: yum install Apache. Znane, proste, prawda? Wydaje mi się, że nie trzeba tej komendy nikomu tłumaczyć. Dosyć proste i oczywiste. Gorzej jednak, jak musisz wykonać to zadanie na kilkudziesięciu lub kilkuset maszynach i gdybyś chciał. Tą komendę uruchomić na wszystkich maszynach, to takie zadanie musisz pomnożyć przez ich liczbę. I tu z pomocą przychodzi Ansible. Ansible ma na celu zautomatyzować pewne zadanie na serwerach. Dzięki temu narzędziu możesz zainstalować wymieniony Apache na wszystkich serwerach w tym samym czasie, również za pomocą jednej komendy, i dzięki temu, wykonując pewne zadanie, jeden raz wykonujesz je na wszystkich maszynach, co oznacza, że jest to piękna oszczędność czasu. I właśnie automatyzacja i upraszczanie pracy będzie naszym dzisiejszym celem, celem tych warsztatów. Zanim jednak przejdziemy do labów, opowiemy pokrótce o popularnych rozwiązaniach do automatyzacji. Osobiście, jak już zapewne wiesz, bo wspominałem o tym przed chwilą, ja rekomenduję Ansible i to narzędzie dzisiaj głównie wykorzystamy, ale oczywiście są alternatywy, chociażby po prostu Bash, Powershell lub. Python, tylko oczywiście to są języki skryptowe, które właściwie ciężko powiedzieć też, że języki skryptowe, ale no, ok, dobra, Python język programowania, ale wykorzystujemy te narzędzia do pisania pewnych skryptów w środowisku u nas, w firmie, ale jeżeli mamy bardziej rozbudowane środowisko, no to przerzucanie się skryptami po wielu serwerach jest dosyć niewygodne, jest też słabo skalowalne. Na pewno też trudniejsze, jeżeli chociażby stworzymy swój własny skrypt na swoje widzi. Mi się to o wiele trudniej jest też wdrożyć się kolejnej osobie, która usiądzie przy serwerze, przy tej automatyzacji, przy tym właśnie skrypcie. Jeżeli ona będzie miała zrozumieć, co właściwie robi ten dany skrypt, czy to będzie PowerShell, Bash czy Python, to na pewno będzie miało utrudnione zadanie w porównaniu do narzędzi. Które, uoferują, które oferują już gotowe rozwiązania. I tutaj też oczywiście warto pamiętać o tym, że PowerShell wykorzystujemy do Windowsa. Żeby teraz nie było, że sugeruję wykorzystanie PowerShella w Linuxie. Jedynie chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli wykorzystujesz chociażby PowerShell asiodyjsko w Windowsowym, ale zastanawiasz się, jakie masz możliwości w Linuxie, no to alternatywą do PowerShell jest chociażby Bash czy Python, chociaż tutaj też ciężko mówić o alternatywie, tak? Oczywiście nie chcę teraz wywoływać wojny Linuxowo-Windowsowej, co było pierwsze, co jest fajniejsze i tak dalej, no ale wszyscy wiedzą, co było pierwsze. Dobra. Nie drążmy, nie drążmy teraz dalej tego tematu, co jedynie, żebyś wiedział. Masz taką alternatywę, możesz tworzyć skrypty jak najbardziej, ale są też do tego dedykowane narzędzia, zdecydowanie bardziej intuicyjne, zdecydowanie bardziej wygodne. No i chociażby jednym z takich narzędzi jest Czef. Chef to popularne narzędzie do automatyzacji, dostępne dla administratorów systemu Windows. Pomaga Ci również w integracji serwerów w chmurze, Oferuje spać chociażby Amazona, OpenStacka, Rackspace, czy Google Cloud. Tych integracji jest naprawdę sporo. Chef przede wszystkim pozwala Ci łatwo zarządzać serwerami, przekształcając swoją infrastrukturę w kod, czyli tzw. Infrastructure as a Code. Ostatnio pisałem o tym na Facebooku. Zachęcam swoją drogą fanpage AS Komputer tam pisałem dokładnie co to jest Infrastructure as a Code. Generalnie chodzi o to, że całą swoją infrastrukturę, jaką masz, np. serwery, aplikacje, urządzenia sieciowe, również możesz zamienić w kod, który później łatwo zaimplementować. Na przykład, jeżeli masz jakieś konfiguracje powtarzalne do Twoich serwerów czy urządzeń sieciowych, to później taką konfigurację możesz odtworzyć za pomocą automatyzacji i tym samym też utrzymywać tą konfigurację, no bo jednak w środowisku pewne rzeczy się zdarzają, pożądane, niepożądane i pewne zmiany zachodzą. I jeżeli chcesz mieć czuwanie na tym, co się u ciebie dzieje, to możesz wdrożyć sobie właśnie implementację na zasadzie infrastructure as a code, czyli później narzędzia do automatyzacji pokroju, chociażby Chef czy Ansible, dbają o to, żeby ta konfiguracja była zachowana i tym samym, jeżeli coś się zmieni, to one, te narzędzia powodują to, że ta konfiguracja powraca do stanu, jakiego oczekujemy. I w możesz chociażby kod swój przekształcić w tego typu infrastrukturę. Przepraszam, za pomocą Chef możesz przekształcić swoją infrastrukturę w tego właśnie typu kod. Kod i następnie go przetestować przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Chef oferuje również wersjonowanie kodu. Minus, minus albo i nie. Jest taki, zależy oczywiście kogo spytamy. Minusem tu jest to, że wymaga instalacji klienta na końcówkach, ale no, wszystko zależy od tego, jakie masz predyspozycje. Ja osobiście. Jak nie muszę, to unikam instalacji tego typu rozwiązań na końcówkach. Dla, stosuję prostą zasadę, im mniej dodatkowego softu, tym lepiej, ale na szczęście są rozwiązania do automatyzacji, które nie wymagają instalacji tego typu oprogramowania i o tym dzisiaj też sobie porozmawiamy. Kolejna sprawa, terraform, czyli można powiedzieć drugie possible, albo pierwsze, albo może na tym samym poziomie popularności rozwiązanie o Terraform też często mnie niektórzy pytają, ale powiem szczerze, że z Terraformem nie mam takiego doświadczenia dlatego też nie, nie, nie tworzę treści na ten temat i tym samym też nie planuję w tym momencie żadnego szkolenia. Oczywiście, jeżeli jest ktoś w tym momencie, ktoś ogląda. W tym momencie te warsztaty, kto się zna na Terraformie i chciałby połączyć siły, chciałby zrobić taki kurs, takie szkolenie, to nie wykluczam współpracy. Zachęcam do tego, żeby się do mnie odezwać, ale no tak jak mówię, ja za specjalistę Terraforma się nie poczuwam. Zatem no, o nim unikam nagrywania treści. Nie, w tym momencie nie widzę tego, jeżeli chodzi o siebie. Natomiast warto o tym wspomnieć, bo Terraform to w tym momencie jest jedno z najpopularniejszych rozwiązań do automatyzacji infrastruktury pomaga nam chociażby w tym, żeby skonfigurować, udostępniać i zarządzać naszą infrastrukturą również na zasadzie infrastructure as a code, dzięki Terraformowi możesz łatwo planować i tworzyć schematy i infrastructure as a code. Terraform umożliwia użytkownikom testowanie przed wykonaniem, aby sprawdzić, czy wszystkie konfiguracje spełniają twoje oczekiwania dotyczące wyników. No i tym samym też to narzędzie umożliwia użytkownikom posiadanie pożądanej infrastruktury u wielu dostawcach chmury za pośrednictwem jednego i spójnego przepływu pracy CLI, co wydaje mi się, że to jest dużym plusem Terraform i też wpływa na jego popularność. Bo właśnie za pomocą Terraforma możesz wdrożyć automatyzację na wielu rozwiązaniach, na wielu chmurach, możesz szybko udostępniać różne środowiska przy użyciu tej samej konfiguracji i zarządzać też całym cyklem życia swojej infrastruktury, zmniejszając tym samym oczywiście błędy ludzkie. Zatem to narzędzie jak najbardziej wspomaga. Automatyzację i też utrzymywanie rozbudowanych, rozległych środowisk, zbudowanych na różnych platformach. Kolejne rozwiązanie to CF Engine. Jest to kolejne rozwiązanie, może trochę mniej popularne do automatyzacji dla administratorów, bo po z, za pomocą tego narzędzia możesz też zdefiniować swoją konfigurację dla systemów. A następnie sam CF Engine automatycznie zadba o zgodność konfiguracji. Powodem, dla którego CF Engine jest preferowany przez wielu administratorów systemu i systemu Linux, są przede wszystkim niskie koszty operacyjne, szybki czas reakcji i też funkcje, budowane funkcje samonaprawy. Kolejna sprawa to UC4, trochę już można powiedzieć, coraz mniej popularne, jeżeli chodzi o UC4. To tym narzędziem byłem mocno zajarany jakieś 9 lat temu. To działa głównie na tej zasadzie, że tworzymy tego typu łańcuchy poszczególnych zadań, czyli dodajemy sobie takie okienko, okienko gdzie definiujemy początek zadania, następnie kolejne skrypty w kolejnych tego typu blokach. Które mają się wykonać, jeżeli się wykonają, to leci proces do następnego okienka, a jeżeli nie, to wykonywane jest coś innego. Teraz oczywiście mocno uprościłem, ale generalnie polega to na tym, że tworzymy tego typu łańcuchy naszych zadań. Taki scheduling, możemy ustawić konkretną godzinę zadania. I później z tego typu interfejsu graficznego odpalamy zadania. Tylko tu, oczywiście, jedna uwaga: bo to, że tutaj mamy interfejs graficzny, to wewnątrz tych klocuszków, tych bloków są konkretne skrypty, które wykonują zadania. W tym momencie no, nie mam doświadczenia z UIFOR, bo jest, są ciekawsze rozwiązania, jednak, ale warto o tym wspomnieć i jest tego typu narzędzie. Na pewno jest ono. Przystępniejsze i łatwiejsze dla początkujących. Łatwiej tutaj zacząć, bo masz taki właśnie schemat blokowy, tworzysz konkretny blok, dodajesz skrypcik i to działa. Zatem, jak najbardziej, możesz coś takiego wykorzystać. Osobiście w tym momencie nie korzystam z C4, korzystam w głównej mierze z Ansible, ale warto też o tym pamiętać, że jest takie rozwiązanie. Natomiast jeżeli. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania do automatyzacji, to mamy jeszcze chociażby AWS CloudFormation, Azure Resource Manager, Google Cloud Deployment Manager, Puppet, SaltStack, Vagrant. Chociaż Vagrant to no, trochę inne rozwiązanie niż tylko do automatyzacji, ale oczywiście wszystkie te rozwiązania powodują to, że dodają nam automatyzację, przyspieszają też nam proces budowania naszych środowisk, konfigurację. Zatem, oczywiście, warto rozważyć inne rozwiązania. Szczególnie, jeżeli korzysta z konkretnej chmury, to warto zastanowić się nad tymi dedykowanymi do konkretnych rozwiązań. Sam przyznam szczerze, że ze wszystkimi nie miałem kontaktu, zresztą no nie ma opcji, żeby wszystkie znać. Do niektórych, niektórych w ogóle nawet nie podchodziłem, więc nie chcę się wypowiadać. Jedynie zwracam Ci uwagę na to, że są takie rozwiązania, są dosyć popularne, warto się, nimi, warto się z nimi zapoznać. Rozważyć, a to, którego będziesz się uczył, to już sam musisz decydować na zasadzie wad i zalet. Warto tutaj naprawdę się przyjrzeć tym konkretnym rozwiązaniom, bo no, sam oczywiście mógłbym w tym momencie powiedzieć: Ansible. Ansible to jest coś, co potrzebujesz, co, co ci się najbardziej przyda, ale nie chcę też mówić za innych, bo mi osobiście najbardziej przypadł Ansible, bo jest to. Naprawdę świetne narzędzie, można je stosować niemal we wszystkich rodzajach systemów, urządzeń, aplikacji. Ma całą masę modułów, dodatkowo jest to open source, rozwiązanie jest cały czas rozwijane. Jest też darmowe, łatwe, szybkie. Naprawdę bardzo szybko można tworzyć pierwsze automatyzacje, co Ci zaraz zresztą pokażę. Zobaczysz takie przykłady użycia ansible, na tym będziemy w głównej mierze bazować. Dodatkowo nie musisz instalować klienta, bo wszystko działa za pomocą chociażby no, chociażby w Linuxie. Wykorzystujemy połączenie SSH, zatem tutaj naprawdę wiele nie potrzeba. W każdym, na każdym serwerze linuxowym to SSH jest i wystarczy to, żeby wykonywać już automatyzację. Nie musisz żadnego oprogramowania dodatkowo instalować. Dodatkowo jeszcze warto o wspomnieć, że na popularność, wpływa, na popularność Ansible wpływa to, że jest ono wspierane i rozwijane przez Red Hat'a i Red Hat mocno promuje to narzędzie i w tym momencie mocno liczy się ono na rynku, jeżeli szukasz pracy, jeżeli masz umiejętność. Ansible to naprawdę można mocno zapunktować podczas rekrutacji, Szczególnie, że jeżeli rekrutujesz na stanowiska związane z DevOpsem, stanowisko DevOpsowe, to Ansibul, znajomość Ansible jest tutaj, można powiedzieć, podstawą. Bez Ansible ciężko będzie znaleźć pracę w DevOpsie. Co najciekawsza jest też opcja GUI. Jest też opcja właśnie interfejsu graficznego, o czym wspominałem dzisiaj. Tak jak mówiłem, że jeżeli będzie 100 lajków pod tymi warsztatami, to udostępnię lekcje związane z interfejsem graficznym. Natomiast dzisiaj pokażę Ci jednak, jak zacząć taką podstawową formę Sanskrybu, czyli interfejs Celi, linia poleceń. W takim razie nie przedłużajmy. Przejdźmy zatem do praktyki. Na początek. To, co sobie wykonamy, to będzie wdrożenie bazy danych. Wykonamy teraz skrypt za pomocą dedykowanych modułów Ansible, który stworzy nam bazę danych i kolejne segmenty, ten skrypt będzie oczywiście do pobrania na końcu. Natomiast zawsze, jak tworzymy automatyzację, to warto stworzyć sobie pewien schemat. Po to, że zrobimy skrypt, ewentualnie masz UC4 i stworzyć te bloki. No to jest jedno. Ale żeby stworzyć te wszystkie skrypty, to najpierw musisz wiedzieć, co chcesz stworzyć. Dlatego ja osobiście polecam podejść do tworzenia automatyzacji zawsze jak do procesu. Czyli opisujemy kolejne kroki, co chcemy zrobić w ramach naszej automatyzacji, a następnie później to implementujemy, przerzucamy na kolejne skrypty. I tak na przykład w tym momencie widzisz, masz tu. 6 punktów, sześć kolejnych punktów naszego projektu, i będzie to chociażby instalacja silnika do bazy danych. Skorzystamy z popularnego i darmowego MySQLa. Następnie, nasz, nasza automatyzacja uruchomi usługi bazy danych, wykona aktualizację uprawnień do bazy, stworzy naszą bazę. Następnie, stworzy schemat i umieści przykładowe dane w bazie, według zużycia innego skryptu, który się znajduje na naszym serwerze. Zatem to są założenia naszego projektu dzisiaj i ten projekt sobie za chwilę wykonamy. Ale też jedna uwaga na początek, bo jeżeli będziesz to wykonywał siebie, to zacznij od tego, że musisz na serwerze, na którym będziesz wykonywał tą automatyzację, zainstalować coś takiego jak jeszcze raz, zainstalować jeszcze raz, zainstalować plugin do MySQLa do Pythona. Jeszcze raz, zainstalować plugin dla MySQL do Pythona na zdalnym serwerze. Banalne polecenie, tak? sudo pip 3 install py-mysql. Możesz to oczywiście zrobić zdalnie. Ja Ci to zresztą pokażę, jak wykonywać tego typu zadania zdalnie. No bo oczywiście wykonujemy pewne rzeczy automatycznie, zdalnie. To fajnie by było, żeby to też się wykonywało zdalnie. Ja Ci tutaj też pokażę, jak tego typu rzeczy można instalować zdalnie na początek. I teraz, to do czego przyjdziemy, to wymaga skupienia. Teraz powiem, należy się skupić. Później, co prawda, pokażę Ci coś łatwiejszego, bo na początek będzie to trochę bardziej złożone tworzenie skryptów, później pokażę Ci coś bardziej, można powiedzieć, łopatologicznego, eee, pokażę Ci, jak przebudować skrypt. Znaczy no, właściwie tutorial z internetu na skrypt po najmniejszej linii oporu, tak to imię. Zrobimy sobie taki skrypcik, ale w tym momencie pojedziemy bardzo zgodnie z Słusznymi praktykami ASIBUL, później zrobimy automatyzację dla tych, którym się nie chce uczyć. Tak sobie ujmę. Zatem zapinamy pasy. Teraz będzie trochę bardziej skomplikowanie. No i cóż, przystępujemy do działania. Zaczniemy od wprowadzenia do naszego środowiska. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, na czym będziemy dzisiaj działali, to mamy dwa serwery. Jeden to jest serwerek ASIBUL i drugi to jest taka maszynka. Na której będziemy wykonywali zadania. Oczywiście, mógłbyś teraz wykonywać te zadania, które teraz będziemy robić, na większej liczbie maszyn, czy nawet chociażby po localhostie. Zatem, jeżeli nie masz dostępu do większej liczby maszyn, to wystarczy, że w swoim pliku konfiguracyjnym, którym zaraz opowiem, skonfigurujesz localhost. Jak w ogóle wygląda plik konfiguracyjny? Żeby było jasne, teraz znajdujemy się w katalogu, w katalogu, w katalogu, user warsztaty. To jest mój katalog, oczywiście możesz mieć inny i w tym katalogu mam taki plik jak YAML. Co tu w nim się znajduje? Przede wszystkim informacje o hostach, którymi będę zarządzał za pomocą Ansible. Bo Ansible korzysta z właśnie takiego pliku inventory. Teraz tak mam tu skonfigurowany jeden host MySQL, komunikacja przez SSH z wykorzystaniem adresu IP. Tym właśnie, to jest właśnie adres IP tego serwera czyli dokładnie 10.0.1.105 i następnie wykorzystujemy hasło parasolka 5. Ja wiem, to nie jest zbytnio secure, ale spokojnie, my tu dopiero się uczymy, to jest początek i jeżeli teraz zaraz Cię zacznie burza w czacie, że jak to jest w ogóle hasło w odkrytym pliku, to spokojnie. Te warsztaty mają na celu z jednej strony czegoś was nauczyć, a z drugiej strony też wdrożyć osoby początkujące. Co prawda omijamy pewne aspekty, jak na przykład instalacja Ansible, która jest co prawda mega banalna i też nawet jak wejdziesz na mój kanał na YouTubie, to znajdziesz tam taki film, jak wstęp do Ansible, i tam dosłownie, nie wiem, w 5 sekund pokazuję, jak zainstalować tę Ansible. To jednak nie chcę w tym momencie za bardzo wybiegać przed szereg, chcę w tym momencie, żeby ci, którzy dopiero zaczynają, nie zgubili się. Zatem dzisiaj, co prawda, warsztaty będą wymagające, ale z drugiej strony też cel jest to taki, żeby nikt się nie zgubił i każdy wiedział, co robimy. Zatem w tym momencie masz podane hasło. Oczywiście są sposoby lepsze na ukrywanie tego typu haseł. Jeżeli chcesz więcej, to naturalnie możesz przyjść do mnie na kurs. Nie będę cię hamował tam, rozwijamy dokładnie ten temat, ale też możesz pozyskać informację o tym, jak zahasłować jak ukryć hasło w Ansible za pomocą darmowego wideo, które mam na YouTube. I to wideo teraz może nie będę szukał, ale zostawię ci w linkach po tych warsztatach, zatem na koniec będą wszystkie linki i tam też będzie link do wideo, gdzie tłumaczę jak ukrywać hasła w Ansible. I też podejść do tematu zdecydowanie bardziej bezpiecznie. Ale tak jak mówię, w tym momencie posłużymy się odkrytym hasem, żeby każdy zrozumiał o co chodzi, żeby każdy wiedział, nikt się nie zgubił i jednocześnie też musimy pamiętać o tym, że to jest lab. Zatem, na potrzeby lab'a, jak najbardziej możemy coś takiego sobie zrobić, ale oczywiście, w środowisku produkcyjnym. No, nie może mieć czegoś takiego. Są naprawdę fajne pomysły, pomysły fajne sposoby na ukrywanie odkrytych haseł Van zatem warto z tego skorzystać. Na początek, jak chcesz zapoznać się z tematem, to poszukaj czegoś takiego jak Vault Van Zresztą o tym już wiele razy informowałem, więc teraz już nie przedłużamy, przechodzimy do konkretów. I teraz tak. To, z czego będziemy jeszcze korzystać, to edytor Atom. Edytor Atom, który będzie nam służył do tego, żeby tworzyć pliki YAMLowe. YAML to jest taki format do tworzenia playbooków. Playbooki w skrócie to są takie nasze skrypty, w Ansible, które będziemy tworzyć do chociażby konfiguracji hostów, czyli właśnie coś takiego. Jakbyś chciał dodać kolejne hosty, to wystarczyłoby dodać tutaj na przykład host. DB, niech to będzie baza danych, kolejny adres IP i oczywiście hasełko. Zatem dodawanie kolejnych hostów jest naprawdę mega banalne, ale oczywiście tego teraz nie chcemy. Natomiast w tym edytorze będziemy posługiwać się zarówno plikami inventory, jak i plikami jak i naszymi skryptami, czyli playbookami, które zaraz będziemy tworzyć. Ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze jedną rzecz chciałbym Ci pokazać, bo w tym momencie mamy Podłączonego do Ansible, Hosta, MySQL i moglibyśmy w tym momencie zrobić już pierwszą automatyzację. Taką, żebyś miał też przykład, jak to może działać. Najbardziej podstawowe polecenie, jakie może być w Ansible, tak zwane ad hoc, to jest Ansible. Następnie, to jest oczywiście składnia tego polecenia bez wykorzystania playbooka, zatem teraz jeszcze nie używamy skryptu. Spokojnie na to przyjdzie czas. Podajemy nazwę Hosta. Na przykład ten nasz MySQL, następnie wskazujemy plik z Inventory, czyli nasz plik inventory.yml i następnie możesz użyć taki moduł, minus M to jest moduł, za pomocą modułów wykonuje się konkretne polecenia w Ansible, zresztą może pokaże Ci fragment dokumentacji. To jest dokumentacja Ansible i tu masz listę wszystkich modułów. Ja wiem, teraz może być to przytłaczające, ale spokojnie. Po prostu działanie tu jest następujące. Jeżeli czegoś potrzebujesz, to po prostu szukasz danego rozwiązania. Jak na przykład, nie wiem, potrzebujesz Azura, to szukasz Azura i patrzysz, jakie masz dostępne moduły i na bazie tego tworzysz pewne rozwiązania. Teraz oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego omówić, ale ten link naturalnie też Ci zostawię w notatkach do tych warsztatów i będą dostępne na koniec. Zatem, taki moduł jak chociażby te związane z Azurem wskazujesz po flagze minus M, i następnie podajesz nazwę konkretnego modułu. W tym momencie skorzystamy sobie z modułu command. Jest to. Można powiedzieć, jedno z najbardziej podstawowych poleceń w Asybul, właściwie modułów. Jaki to ma cel? Cel ma taki, że to ten moduł pozwala nam wykorzystać jakąkolwiek komendę shellową za pomocą właśnie modułu. Czyli dojemy moduł command, następnie podajemy minus A i wskazujemy nasze, naszą komendę. Można na przykład sobie dać nawet TF-H, myślę, że to polecenie jest każdemu znane, czyli wylistowanie dysków. I teraz asibul wylistowało nam dyski na zdalnym hoście. Powiedziało nam, jakie są dyski na tym właśnie hoście. Zresztą tu też możemy sobie zrobić def h. I jak widzisz, tutaj masz dokładnie te same dyski, które masz tu. Zatem no, chociażby gdybyś mi nie wierzył, to to spójrz lub 2,67 mega lub 2,60 mega. To jest dokładnie to samo. Zatem tak to wygląda i też tak jak wspominałem, żeby to wszystko działało teraz, żeby działała automatyzacja. Za pomocą Ansible na mysql to musisz mieć coś takiego jak pip3 yy, sql I teraz, gdybyś chciał to wykonać zdalnie, no bo oczywiście możesz zainstalować na tym hostie bezpośrednio, ale gdyby się okazało, że nie wiem, nie masz na przykład dostępu teraz do tego hosta, ale ewentualnie chcesz zrobić to wszystko zdalnie, to mógłbyś teraz użyć tej właśnie komendy i zamiast df-h po prostu wprowadzić pip3 install i PyMySQL. W miśniku i teraz enter. Teraz oczywiście wyskoczy mi w tym momencie informacja o tym, że ten plugin do Pythona jest już zainstalowany, zatem nie ma tutaj nic do roboty. I to też warto sobie w tym momencie zakodować, bo przede wszystkim Ansible ma na celu to, żeby upewnić się, że to, czego oczekujemy na danym hoście, jest już zrobione. Czyli, jeżeli na przykład taki plugin jest już zainstalowany, no to Ansible nic nie zrobi. Natomiast, gdyby się okazało, że nie jest zainstalowany, no to wtedy po prostu wdroży nam tą poprawkę. OK, i tak to wygląda. Zatem, jak najbardziej, możesz sobie zrobić takie szybkie polecenia. Natomiast teraz przejdziemy już do tworzenia skryptów i zrobimy coś trochę bardziej rozbudowanego. Przede wszystkim, na początek, zaczniemy od utworzenia całkowicie nowego pliku. Z naszym playbookiem. I co to będzie? Będzie to na przykład warsztaty.yaml. Działamy na jamlu i teraz druga sprawa, jeżeli nie znasz Jamla, bo też nie chcę tak do głębnie wchodzić w szczegóły Jamla, bo naprawdę gdybyśmy omawiali tutaj wszystko teraz dokładnie, to by się nam zeszło do 23, a chyba nie o to chodzi. To do czego mogę Cię odesłać, to na moim blogu jest artykuł dotyczący Jamla, gdzie dokładnie opisałem jak wygląda struktura Jamla, jakie rzeczy można w nim tworzyć, wykorzystywać. Na ten ten link oczywiście też do artykułu Jamlu zostawię Ci w notatkach, do tych warsztatów będą Dostępne na koniec. Generalnie, jednak, jak wpiszesz sobie na blogu, w Google, przepraszam, YAML, a z komputer, to będziesz miał do tego dostęp. Mimo wszystko, link oczywiście też ci zostawię na koniec. I teraz tak, jeżeli chodzi o strukturę YAML, to zaczynamy ją od trzech myślików. No i to jest taki tak, w sumie, trochę już zaszłość historyczną, bo co prawda te trzy myśliki nie są do końca wymagane, ale jednak. Tak działa Jam, że te myślniki są nam potrzebne. Następnie wskazujemy hosty, na których będziemy działać, i tu mógłbyś co prawda dać większą liczbę hostów, mógłbyś wskazać grupy, ale przepraszam, ale my działamy w tym momencie na jednym hoście. Zatem wskażemy sobie MySQL. I co jeszcze sobie tutaj zrobimy? Przede wszystkim dodamy sekcję Tasks. Damy jeszcze Enter, żeby to wszystko oddzielić. Następnie prowadzamy task. Teraz jakbyś się spytał dlaczego tutaj dwie spacje, to generalnie w, jeżeli chodzi o YAML to chodzi o strukturę, bo jeżeli chodzi o te wcięcia, to musimy trzymać się poziomów, jeżeli mamy hosty na tym samym poziomie, to musisz mieć też taski i później też kolejny, kolejna linia jaką będziesz Edytował, musi mieć też wcięcie, zatem o tym warto pamiętać. I co prawda, teraz może być to lekko zawiłe, ale generalnie zasada jest taka sama, że pewne elementy muszą być na tym samym poziomie, na przykład host. Task to są standardowe elementy playbooka. Natomiast jak już wejdziemy głębiej i na przykład wskażesz moduł. To następnie moduł musi być już trochę bardziej wysunięty. Co najważniejsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie i tworzenie playbooków w Atomie, to możesz je tworzyć za pomocą podpowiedzi, jakie tu są stosowane. Jeżeli na przykład jesteś w linii 4, dajesz Enter, to jednocześnie też ten edytor od razu ci robi wcięcie. Jak tu zauważyłeś, w tym momencie jest wcięcie. Robi to tak, żeby nasza struktura Jamla nie została zaburzona. I co najważniejsze, jeżeli się pomylisz. To też będą komunikaty o tym, że coś tu nie gra, jak na przykład dasz coś takiego, name, to masz tu w tym momencie kropeczkę, że tak nie wolno. I cóż, no, musisz wtedy dać wcięcie. Jedna spacja, czy dwie spacje, to już wszystko zależy od Ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę task, tu przede wszystkim robimy nasze robimy, wprowadzamy nasze zadania. Zatem mamy w tym momencie strukturę task, wewnątrz Task musimy. Podać moduł. Dobrą, yy, dobrą praktyką jest też podanie nazwy, czyli co robi dany moduł. Mógłbyś to w tym momencie pominąć. Ja osobiście wolę jednak to stosować. Yy, I co najważniejsze, dajemy to też po, yy, po myślniku. Zatem myślnik, i następnie zadanie, które chcemy zrobić. Na przykład instalacja MySQL. Damy sobie takie zadanie. To oczywiście zadanie sam wymyślasz. Sama dajesz nazwę, następnie wskazujemy moduł. W tym momencie wykorzystamy moduł DNF, i jak przejdziemy chociażby do dokumentacji, nie wiem czy to teraz będzie DNF, tak jest DNF, moduł podany. Jak widzisz, w tym momencie ten moduł powoduje to, że instalujemy paczki. Tu jest dokładnie struktura opisana. Masz nawet przykłady użycia, i coś zrobimy teraz mega podobnego. Wykorzystamy sobie coś takiego dnf name, zatem możemy w tym momencie to skopiować. Konkretnie te, te parametry, tylko że nas interesuje status present. Present? jak wejdziesz do dokumentacji, poczytasz o co tu chodzi, to chodzi o to, żeby on się znajdował, tak żebyśmy mieli ten te, tą, tą aplikację zainstalowaną w naszym serwerze. Czyli co robimy? Kopiujemy to. Następnie dajemy Enter i wprowadzamy. Tylko oczywiście musimy teraz poprawić formatowanie. Wcięcie, wcięcie, name, e, usługa, jeżeli chodzi o to co chcemy zainstalować. W tym momencie nie chcemy zainstalować usługi httpd. Zatem wprowadzamy usługę, która będzie instalowana na naszym serwerze. W tym momencie jest to MySQL Server i jeszcze absent zamieniamy na present. Na tym Tak to wygląda. Ja tu w sumie zrobię sobie jeszcze jeden, jeszcze jedną spację. Osobiście tak wolę tworzyć twoje playbooki, czyli po dwóch spacjach. Możesz zrobić jedną, to jest takie moje przyzwyczajenie i tak wolę tego typu playbooki tworzyć, żeby później się nie zgubić. Następnie, jak już mamy naszą, nasze zadanie instalacji, to wypadało coś z tym zrobić, ale zanim do tego przyjdziemy, to może ci pokażę jeszcze, jak uruchomić. Tego typu playbook. Zatem zapiszemy go sobie, e, zapiszemy file, save i wyślemy go na serwer. Bo fajną opcją watom jest to, że możesz go od razu wysłać na serwer, i jak przejdziemy teraz na nasz host, to pojawił się kolejny plik yaml. I teraz, żeby uruchomić to zadanie, to wprowadzamy polecenie Ansible, myślnik playbook, czyli już trochę różnica, bo w tym momencie nie uruchamiamy, nie uruchamiamy zadania ad hocowego, tylko uruchamiamy playbook. Zatem Ansible Playbook, i następnie wskazujemy nasze inwentory po władze minus i, czyli w tym wypadku nasz plik inwentory.yam, i wskazujemy nasz playbook, playbook.warsztatyk.yam. Żebyś miał jasność, że nic nie szukuje to na tym serwerze pokażę Ci jeszcze dla jasności, że nie mamy usługi MySQL. -a. Status MySQL. Nic się nie dzieje. Zatem odpalamy ten playbook i teraz to się dzieje? Przede wszystkim Ansible uruchamia nasz playbook, sprawdza czy mamy komunikację z naszym hostem, wykorzystywany jest oczywiście Python, nasz plugin do Pythona, no i dzieje się instalacja. Zatem teraz dajmy sobie chwilkę. Oczywiście za chwilę jeszcze rozbudujemy ten skrypt, bo w tym momencie jest to po prostu, no jest to prosta instalacja, tak? Tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje, ale za chwilę dodamy do niego kolejne elementy. Tylko chcę ci pokazać, że w tym momencie już możesz go uruchomić, możesz ten playbook uruchomić i wykonać taką prostą, szybką automatyzację. Okej, okay. mamy informację o tym, że jest status change, czyli coś zmieniono na tym serwerze, jedną rzecz zmieniono, zatem wyświetlmy jeszcze raz, a dobra. Ale teraz, teraz, dobra, faktycznie, teraz wyjdzie na to, że oszukuję, bo MySQL D się nazywa usługa. No ale co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy ją oczywiście teraz jeszcze odinstalować. Ja już tego nie będę robił, nie chcę przedłużać, ale uwierz mi na słowo, że ta usługa została w tym momencie zainstalowana za pomocą Playbooka. I jest ona w tym momencie. Nieaktywna. Zatem, żeby teraz Ci pokazać, że tu nie oszukuję, to dodamy kolejną sprawę, kolejną część naszego playbooka, czyli zrobimy tutaj zadanie włączenia usługi. Zatem dodajemy sobie name. Włącz usługę. I następnie co możemy zrobić? Wykorzystamy w tym momencie już moduł service, następnie dwukropek. Name równa się MySQLD, tak? Jeszcze się upewniam, że to jest na pewno MySQLD, ale tak, MySQLD i teraz jeszcze State Started Enabled jest. I teraz tak nie, nie będę po kolei wszystkich tych elementów tłumaczył, no bo jednak to by się nam zeszło dosyć sporo. I tak jak mówię, to są wszystko elementy naszej dokumentacji, znaczy właściwie nie naszej Ansible'owej dokumentacji. Zatem to ma na celu teraz taki, że powodujemy to, że usługa o nazwie Mask ULD, tutaj Bubble, nie dwukropek tylko równa się, zostanie uruchomiona i następnie włączona. Czyli będzie uruchomiona się chociażby z autostartu. Zresztą zapiszmy. I wyślijmy na nas serwer, uruchomimy go jeszcze raz. Odpalamy, niech się dzieje magia. Natomiast jeżeli chodzi o ten playbook, no, to są wszystko elementy składowe. Jak widzisz w tym momencie możesz chociażby kolejne parametry dodawać po spacji, zatem delikatna różnica w porównaniu chociażby z tym co tu stworzyłem, oczywiście tutaj też mógłbyś dodać po prostu po spacji state present ale nie, tak jak mówię, nie będziemy wszystkich dokładnie elementów tłumaczyć, bo to jest wszystko dokumentacji. Przede wszystkim wykorzystujemy w tym momencie kolejny moduł o nazwie serwis, wskazujemy nazwę i wskazujemy naszemu modułowi co ma zrobić. Zatem zobaczmy, czy coś się wydarzyło i zobacz ponownie. Uruchomiliśmy teraz nasz playbook. Jak widzisz, znowu jest status Change 1. Dlaczego 1? Mimo iż są w teorii dwa zadania, dlatego, że jedno już było wykonane. Zatem, tak jak Ci wcześniej mówiłem, nasz Ansible stwierdził, że jedno zadanie jest wykonane i nie będzie teraz ponownie danego zadania robił. Następnie, co zrobił? No, po prostu wykonał to drugie zadanie, czyli włączył naszą usługę. Zatem, wyświetlmy jeszcze raz status naszej usługi. No, jak w tym momencie jest ona już uruchomiona. Dobra, zatem mamy w tym momencie już dwa zadania w naszym playbooku i teraz żeby nie męczyć się i tym samym też no żebyś nie musiał oglądać w tym momencie to tego jak piszę i tworzę kolejne elementy mojego playbooka, to ja w tym momencie wkleję już skrypt, który wcześniej przygotowałem. No bo jednak nie ma sensu, żebyś teraz obserwował jak tworzę koło na nowo, tylko wkleję to, co już mam. Ten skrypt oczywiście będzie dostępny, natomiast wytłumaczę ci co tu się dzieje dalej, zatem dodamy w tym momencie kolejne zadanie i teraz pojawia się coś takiego może już się wydawać to trochę bardziej skomplikowane, ale tutaj też nie ma żadnej magii, bo przede wszystkim mamy w tym momencie kolejne zadanie w którym wykorzystujemy moduł MySQL User, oczywiście wszystko to jest opisane w dokumentacji i mamy kolejne parametry jakie można wykorzystać w ramach tego modułu i teraz tak to jest standardowa konfiguracja użytkownika, taką jaką musimy zawsze dokonać podczas konfiguracji MySQL -a. tutaj w głębi nie będę tutaj mocno w to wchodził, bo zresztą ci wszyscy, którzy byli na moich warsztatach, gdzie pokazywaliśmy chociażby instalację zabicia, tam to też robiliśmy. Zatem to jest standardowe stworzenie użytkownika, nadanie mu uprawnień. Natomiast to, co w tym momencie jest ważne, to przede wszystkim ten parametr item, czyli nasza taka pentelka, w której powodujemy to, że dodajemy elementy zawarte w tym miejscu. Dzięki temu nie musimy tych parametrów dodawać za każdym razem, tylko możemy sobie wykorzystać taką pentelkę with items. No i druga sprawa, mamy w tym momencie odwołanie do hasła. Hasło MySQL root password. Co to oznacza? To, że w polu hasło Ansible musi podstawić zmienną MySQL root password, ale tej zmiennej jeszcze nie mamy wprowadzonej. Zatem cofniemy się trochę wyżej do naszego skryptu i dodamy naszą zmienną. Zmienne dodajemy na prawie samym początku naszego playbooka za pomocą parametru VARS czyli coś mocno kojarzącego się, następnie wskazujemy ten nasz właśnie, tą naszą właśnie zmienną i dajemy wartość naszych zmiennych, na przykład parasolka5. Hasło, którego już wcześniej używaliśmy, zatem dalej będziemy się posługiwać naszym hasłem parasolka5 i następnie podczas dokonywania konfiguracji naszej bazy danych zostanie w tym miejscu w tym polu konfiguracji zostanie podstawione hasło parasolka5. To co jest jeszcze tutaj ważne, to parametr no -log, to jest jeden z parametrów zabezpieczających, który Pozwala nam na to, że hasło, które później zostanie użyte, nie zostanie zapisane w logach, zatem nie będzie tej informacji później dostępnej. W razie, gdyby ktoś się miał dostać do naszego serwera, to nie będzie miał w logach informacji o hasle, które tu użyliśmy. Ok, dobra, to przejdźmy dalej. Kolejne zadanie, jakie wprowadzimy do naszego playbooka, to będzie. Poprawię formatowanie: to będzie stworzenie bazy na o nazwie Matrix i z użyciem naszego hasła ponownie, czyli w tym momencie, znowu będzie odwołanie do naszej zmiennej Parasolka 5. I kolejne zadanie, które zrobimy, to skopiowanie schematu. W tym momencie mam przygotowany prosty schemat, który zostanie umieszczony w bazie. Schemat znajduje się dokładnie w pliku matrix.sql i zostanie on, dam, przeniesiony na nasz serwer. Jeżeli chodzi o ten schemat bazy, to tutaj naprawdę nie ma nic nadzwyczajnego, by była jasność. Ten schemat znajduje się na kontrolerze Ansible. I wygląda on następująco, tak. Czyli wprowadzimy sobie następujące wartości naszej bazy. Ansible jest łatwe. Poczekaj do końca, będzie coś specjalnego. Czyli no, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Po prostu poczekaj do końca warsztatów. Będzie coś specjalnego, będą skrypty, będą linki i będzie też coś dla osób, które chcą dołączyć do pełnego kursu Ansible, bo będę miał specjalną okazję, ale o tym później. Na razie tworzymy nasze zadanie. Zatem tu kolejny można powiedzieć modu mega banalny, czyli copy. Copy, nowy, nowy moduł w tym momencie używamy, czyli naturalnie ma on na celu kopiowanie plików z naszego kontrola Sibul na drugi serwer. Następnie kolejne zadanie, czyli umieszczenie przykładowych danych w bazie. Czyli w tym momencie, jak już mamy skopiowany na schemat bazy, to teraz musimy zaimportować za pomocą modułu MySQL DB. Czyli, jak widzisz, w tym momencie jest już też inny moduł, o tym tutaj nie wspomniałem, że używamy innego modułu niż w tym miejscu. To jest oczywiście też wszystko w dokumentacji. Możesz dokładnie sprawdzić też te parametry, które używam, ale pokrótce ma to na celu to, że tworzymy nową tabelę w bazie. Matrix, o nazwie warsztaty. Importujemy te dane z targetu, czyli z miejsca folder temp Matrix SQL. Używamy login user root i ponownie odwołujemy się do naszej zmiennej login password. Zatem, mamy w tym momencie już przygotowany taki skrypcik, który nam tworzy w pełni bazę danych, instaluje, dodaje schematy, nadaje uprawnienia. Co możemy zrobić? Możemy w tym momencie zapisać na schemat i uruchomić. Następnie. Odpalamy ponownie już nasz playbook. Teraz jeszcze, żebyś miał jasność, jak działa Atom, to jak odświeżysz ten plik na swoim serwerze, to będzie już on zaktualizowany. Dobra, odpalamy nasz playbook. Jeszcze raz warsztat IAM. W tym momencie już będzie trochę więcej zadań. Jak widzisz tutaj pewne rzeczy oczywiście nie będą się zmieniać, bo naturalnie MySQL już jest zainstalowany, włączony. Teraz Ansible aktualizuje nasze konto w bazie. Następnie tworzy bazę, kopiuje schemat i umieszcza przykładowe dane. Zatem mamy zadanie wykonane. To teraz przejdźmy do naszego serwera. Upewnijmy się, że wszystko dobrze działa. Zalogujmy się do naszej bazy MySQL, minus U root minus p wpisujemy tą naszą słynną parasolkę 5 i jesteśmy w bazie. Wyświetlmy show databases. Ops. Da, data databases. I okej, okay. Mamy w tym momencie naszą bazę matrix. To jeszcze wyświetlmy tabelę. Show. Tables from matrix. Mamy i warsztaty. To co teraz jeszcze możemy zrobić. No może wylistujemy co dokładnie jest w tych naszych warsztatach. Select gwiazda gwiazdka from matrix. Kropka warsztaty. Ok dobra to mam zonk. Co ja tu namieszałem. Eee, dobra. Leki błąd. Wskazałem nie tą bazę, ale nic nie szkodzi. W takim razie mamy okazję do odświeżania. Jeszcze raz wykonajmy ten playbook i przy okazji masz w tym momencie też przykład na to, żeby bez testów nie wdrażać na produkcję. Tak? Bo w tym momencie moglibyśmy zaimportować dane do nie tej bazy. No, i byłaby lipa, byłaby lipa. Zatem pamiętaj, zawsze o testach nie rób jak ja na tych warsztatach. No, ale oczywiście w tym momencie mamy okazję do tego, żeby sobie tutaj odświeżyć. No jak widzisz, w tym momencie teraz jeszcze raz. Wykonaliśmy ten playbook już z poprawioną nazwą bazy, czyli Matrix, i pojawiły nam się wartości, czyli Ansible jest łatwe, poczekaj do końca, będzie coś specjalnego. Dokładnie, będzie coś specjalnego. Warto wytrwać do końca. Teraz na chwilę odetchniemy i odpoczniemy od Ansible i automatyzacji. Pomówimy o crontabie, bo przy planowaniu zadań ma znaczenie również harmonogram. I jeżeli nie wykorzystasz przykładowo Ansible Tower, czyli rozwiązania graficznego, które oferuje dodatkowo jeszcze harmonogram, to możesz zastosować inne rozwiązania. Innym rozwiązaniem jest chociażby crontab. Pokażę Ci teraz rozwiązanie do tworzenia harmonogramu zadań w Linuxie, czyli naturalnie można powiedzieć poczciwy krontab. Pokażę je Ci, jak tworzyć tego typu zadania, które wykonywane są z uwzględnieniem pewnego czasu, pewnych ram czasowych i pokażę Ci też sposób na dosyć przyjazny, przyjazny dosyć przyjazny sposób na opanowanie crontaba. Zatem Przechodzimy do działania. Dlaczego mówimy właściwie o crontubie? Przede wszystkim dlatego, że to jest dostępny harmonogram zadań no w każdym Linuxie, tak? W każdym Linuxie jest crontub, w każdym systemie, każdej wersji operacyjnej i no nie musisz wtedy używać jakichś zewnętrznych narzędzi. Oczywiście możesz wykorzystać chociażby Ansible Tower, ale. Do tego, do tego musisz mieć licencję do Ansible. O tym warto pamiętać. No, Oczywiście możesz skorzystać z darmowej licencji Red Hat'a. Od jakiegoś czasu są dostępne, ale nie o tym teraz. Zajmijmy się tym standardowym narzędziem, jakim jest CronTab. Zapłacą CronTaba możesz chociażby wykonywać tego typu polecenie, jakie ansibleowe, zrobić sobie tak, żeby było wykonywane co jakiś czas, na przykład codziennie, co kilka dni, w danych, danych miesiącach, to może być oczywiście tego typu skrypt, może być inny, mogą być różne informacje, może być jakiś backup, zaszyty, pewne rzeczy konfiguracyjne, taki plik, taki playbook ansible może nam też pomóc w tym, żeby pinować swojej konfiguracji, jeżeli pewne rzeczy są zmieniane, a ty nie chcesz, żeby były zmieniane, chcesz mieć pewność, że dane informacje są zawsze dostępne. To taki Playbook też możesz sobie umieścić w Krontabie. Natomiast jeżeli chodzi o Krontab, to jego użycie wygląda następująco: wywołujemy naszą, nasze narzędzie do tworzenia zadań za pomocą polecenia Krontab e i w tym miejscu podajemy nasze zadania. Oczywiście w tym momencie. no. Tutaj nie ma tego, no nie mamy nic, tak? Nie, trzeba zacząć od zera. I teraz, jak to wygląda? Może zrobimy sobie w sumie jakieś zadanie proste. I co możemy zrobić? Na przykład może jakieś zadanie kopiowania. Na przykład stwórzmy sobie plik, touch folder user. I niech będzie to 1.txt po prostu. Zatem mamy teraz taki plik, LS. User1.txt, taki plik istnieje i nic z nim w tym momencie nie chcemy większego robić. Chcemy po prostu, żeby zrobiony został backup z i żeby dodał nam, żeby dodał nam informację z datą, żebyśmy mieli kopię tego pliku z datą, czyli można powiedzieć taki standardowy backup. Jak to robimy? User.1.txt. Następnie wskazujemy miejsce naszego pliku. Ponownie to będzie user, no, to nie jest zbytnio secure taki backup, czyli do tego samego katalogu. Ale oczywiście myślę, że wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyś w tym momencie nauczył się działania i wykorzystywania crontaba, a nie backupu. Oczywiście standardowo backup lepiej sobie mieścić w jakiejś innej lokalizacji, ale liczę, że w tym momencie to wszyscy wiedzą. Zatem skopiujemy wartość naszego pliku do na przykład pliku kopia 1. I następnie dodamy sobie parametr, który będzie nam podawał wskazywał dzisiejszą datę. Dodajemy znacznik czasowy, czyli w tym momencie do naszego pliku zostanie dodana data, następnie konkretna data, czyli rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta i zostanie ten plik zakończony zostanie rozszerzeniem txt. Wykonajmy teraz to ręcznie, żeby przetestować, czy wszystko działa poprawnie i zróbmy sobie sprawdzenie. LS user i zobaczmy, co tu mamy w tym momencie. Jak widzisz, mamy kopię naszego pliku dokładnie z taką nazwą, jaką sobie zażyczyliśmy. Zatem teraz tego typu polecenie możesz dodać do crontaba. Czyli wystarczy, że skopiujemy sobie tą wartość i następnie przejdziesz do crontaba. I następnie crontab-e. I teraz, jeżeli chodzi o wykorzystanie crontaba, to wygląda to następująco. Przede wszystkim wprowadzamy ramy czasowe, w jakie chcemy, żeby było dane zadanie wykonywane. Zatem jeżeli byśmy chcieli, żeby nasza kopia była wykonywana wieczorem, tak się z reguły robi. Jak na przykład chociażby powiedzmy, że chcemy, żeby to był, żeby backup wykonywał się o 2.10, to przede wszystkim najpierw wskazujemy minutę w naszym krontabie, czyli wskazujemy 10, następnie podajemy. Godzinę, jako że chcieliśmy, żeby była tu druga, to druga, następnie znowu spacja i następnie możemy wskazać na przykład dzień miesiąca, możemy to zostawić na przykład za pomocą gwiazdki, czyli wszystkie dni miesiąca, ewentualnie jakieś konkretne. Jak to dokładnie pokazywać, to już Ci za chwilę zademonstruję, bo pokażę Ci też fajne narzędzie, które pozwoli Ci to zrozumieć w tym momencie, jak działa właśnie tego typu ustalanie czasu. I następnie wskazujemy jeszcze... Miesiące, jako że chcemy, żeby to zadanie było wykonywane każdego miesiąca, to również gwiazdka. No jeszcze możemy na końcu sprecyzować konkretny dzień, tygodnia. Natomiast my w tym momencie chcemy, żeby było zawsze, zatem zawsze codziennie będzie wykonywana ta kopia o 2.10 w nocy. I teraz jeszcze wprowadzamy nasze zadanie. Zatem tak wygląda nasz skrypt. Wychodzimy dwukropek WQ, czyli write i quit. Dokładnie tak samo edytujemy krątaba jak za pomocą W. I w tym momencie KronTAB zainstalował nasze, nasze nowe zadanie i będzie wykonywał tą kopię o 2.10 w nocy. Natomiast, jeżeli chodzi o to zrozumienie, jak działa tego typu ustalanie czasu w KronTabie, to już Ci tłumaczę. Otóż w internecie masz dostępny kalkulator KronTAB, czyli Wystarczy, że wejdziesz na krontap.guru i tu masz dokładne wyjaśnienie, co znaczą kolejne sekcje. Możesz też sobie sprecyzować, jak chcesz, żeby, był, żeby dane zadanie było skonfigurowane. Jest to mega przyjazne, mega intuicyjne. Wystarczy, że wejdziesz sobie na konkretną sekcję. Tak jak widzisz w tym momencie, masz minuty, godziny, dni, dni miesiąca oczywiście, miesiąc i dni tygodnia. I teraz możesz sprecyzować jakąś konkretną wartość. Na przykład zaznaczasz sobie to drugie. I co tu masz w tym momencie? Możesz. Możesz tu się pobawić, możesz na przykład dać jedyneczkę. I na górze masz już informację o tym, kiedy będzie wykonywane zadanie. Czyli jak widzisz w tym momencie będzie wykonywane o 4.05 w poniedziałki. Ewentualnie, możesz sobie zrobić mieśnik minus 3. Przepraszam, nie minus 3, tylko od 1 do 3, i co masz w tym momencie? Twoje zadanie będzie wykonywane od poniedziałku do środy. Możesz też dać przycinek, i twoje zadanie w tym przypadku będzie wykonywane w poniedziałek i w środę. Co jeszcze? Możesz oczywiście zmodyfikować dzień miesiąca, na przykład 10, czyli zawsze 10 danego miesiąca, jeżeli to będzie poniedziałek i środa będzie wykonywane to zadanie, zatem mega przyjazne, mega intuicyjne. Zachęcam Cię do tego, żebyś odwiedził ten parametr. Poprzestawiaj tu pewne opcje, ustaw sobie na przykład to co wcześniej ustawiliśmy, druga 10, czyli druga 10. Tutaj dajmy gwiazdkę. Tutaj też dajmy gwiazdkę. No i co się wyświetliło? O 10 będzie wykonywane nasze zadanie, czyli tak jak przed chwilą ustawiliśmy. To jest mega przyjazne, intuicyjne, szczególnie na początku, jeżeli dopiero się uczysz planowania zadań na Linuxie, CronTaba, to to naprawdę Ci pomoże. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Krontaba to wracamy teraz do Ansible. Teraz punkt, który podejrzewam, że ciekawi największą liczbę osób, czyli jak szybko przerobić randomowy tutorial z internetu na własny skrypt. Pokażę Ci, jak można coś takiego zrobić. Od razu dodam, że ten skrypt również będzie do pobrania na koniec, aczkolwiek on będzie banalny, prosty. Zobaczysz zobacz zresztą sam za chwilę. Zatem, cóż, no, przechodzimy do działania. I teraz tak, mamy taki tutorial. To jest przykładowy tutorial na bazie tego jak ostatnio odpowiadaliście w ankiecie, bo ostatnio na Instagramie zadałem pytanie co konkretnie Was interesuje. Podałem dwie aplikacje do wyboru i na bazie tego uznałem, że zrobimy coś na tej zasadzie, co dokładnie Was interesuje i wyszło na to, że instaluję i że interesowałby was, interesowałaby was jakieś narzędzie, którym można się połączyć chociażby do bazy danych. I tą bazą danych zarządzać. Oczywiście nie chcę w tym momencie instalować jakiegoś PHP MyAdmin, bo to jest banalne, to można znaleźć wszędzie. Natomiast chcę Ci zaprezentować coś takiego jak WebMin. WebMin to jest naprawdę fajne, przystępne narzędzie do zarządzania swoim serwerem Linuxowym graficzne, dostępne za pomocą przeglądarki i. Teraz mogę ci oczywiście pokazywać, jak to instalować, ale po co, skoro są takie skrypty, skrypty, przepraszam, takie tutoriale w internecie. Gdzie mamy kolejne komendy? Zatem uznałem, że pokażę Ci coś innego i ukradniemy ten tutorial. Tak dokładnie, dobrze to słyszysz, ukradniemy te komendy, które tutaj są, bo przede wszystkim chciałbym, żebyś wiedział też, że możesz wykonywać swoją prostą automatyzację na podstawie tych skryptów z wykorzystaniem chociażby polecenia command, które już przed chwilą użyliśmy, które Ci pokazywałem do instalacji pluginu do Pythona. Zatem teraz pokażę Ci, jak Polecieć po najniższej linii oporu, czyli zrobimy w tym momencie playbooka na łatwiznę, żeby zobaczył jakie możliwości oferuje Ansible i też jak łatwo można pewne rzeczy wykonać, ale od razu Ci dodam to, co w tym momencie stworzymy, to nie jest rekomendowana droga, dlatego że w tym momencie skorzystamy głównie z polecenia command. Natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z modułów, to jest to zdecydowanie bardziej wydajna metoda i tym samym też. Lepsza, szczególnie jeżeli pracujemy w zespole, bo łatwiej w tym momencie jest odnaleźć się kolejnym osobom w zespole, jeżeli mamy takie moduły. Oczywiście na początku może to się wydawać trochę zawiłe, skomplikowane, ale później, jak już się w to wdrożysz, to będzie naprawdę bardzo naturalne. Zatem zrobimy sobie kopię teraz tego playbooka. Skoro idziemy po najniższej linii oporu, to, to robimy zrzynkę. Robimy sobie teraz playbooka webin. Aj, webin. Webina i kasujemy teraz to co tutaj stworzyliśmy i zostawimy do tego miejsca. Zmienne te kasujemy, zostawimy tylko hosts i tasks. Możemy sobie w sumie wyrównać nasze taski i teraz zrobimy, co zrobimy? Skopiujemy kolejne komendy, czyli na przykład tutaj masz pierwszą komendę, która kopiuje nam, która instaluje nam Perla to Możemy w tym momencie zrobić następujące zadanie, czyli wykonujemy tasks minus name i instalacja instalacja perl i teraz wykorzystamy moduł command, czyli to co przed chwilą używaliśmy tylko za pomocą metody ad hoc instalowaliśmy nasze, nasz moduł do pip3, to w tym przypadku użyjemy też command. zatem podajemy nazwę naszego modułu ansible build in Command. Następnie dajemy dwukropek. I tak jak przy tym widziałeś, jeżeli chodzi o ten moduł, to wystarczy skopiować konkretne zadanie szelowe. Zatem co możemy teraz zrobić? Możemy skopiować to polecenie, tylko oczywiście bez naszego dolarka. Kopiujemy polecenie. O, jakie ładne kurtałki, w sumie takie bluzy. Proszę, proszę. <noise> Dobra, kurczę, mogłem od bloka włączyć i wchodzimy do naszego Atoma, wklejamy to zadanie. I co tu się dzieje? Przede wszystkim dzieje się to, że w tym momencie już mamy stworzone, go, stworzone pierwsze zadanie, które instaluje nam Perla. Jak widzisz, jest to mega banalne. Po prostu skopiowaliśmy polecenie, wykorzystaliśmy moduł command, które wdroży nam to polecenie na naszym serwerze. Tylko tutaj jedna uwaga: bo, oczywiście, taki, taki tutorial on niekoniecznie musi być poprawnie wykonany. Może tu się coś nie zgadzać. Ja, jako że w tym momencie przeprowadzam warsztaty, to wcześniej sobie przetestowałem ten tutorial, sprawdziłem, czy to wszystko się zgadza, jak najbardziej on działa, ale no, jednak, gdybyś działał na środowisku produkcyjnym i postanowisz coś takiego zrobić, a to po pierwsze, jednak sugeruję wykorzystanie modułów, a druga sprawa jednak musiałbyś tego typu tutorial przetestować na jakimś środowisku testowym co w sumie jest naturalne, bo nigdy nie instalujemy czegoś od razu na środowisku produkcyjnym. No i teraz tak, kolejna sprawa to te wszystkie polecenia, które tu mamy, musimy skopiować i stworzyć kolejne tego typu zadania, czyli no taka trochę można powiedzieć teraz żmudna robota, zatem kopiujemy kolejne kawałki tego tutoriala i wklejamy. Jak na przykład minus name nazywamy sobie nasze zadanie, pobierz, klub, klub, jeszcze, pobierz klucz, i następnie wskazujemy ponownie ten sam moduł, tylko już z kolejnym poleceniem, czyli drugim. I w tym wypadku już mamy pobranie tego naszego skryptu. Oczywiście teraz nie będę po kolei kopiował tych wszystkich parametrów, bo nie przyszedłem tu po to, żeby oglądać, jak kopiuję. Pokażę Ci jedynie to jak, to, jak to działa, że to działa przede wszystkim. Zatem ja teraz sobie przejdę niżej, skopiuję wszystkie kolejne polecenia. Ja chciał przejrzeć, to to są wszystkie te polecenia, które mamy tutaj, może z pewnymi wyjątkami, na przykład status webin service, bo to jest w sumie zbędne. Ale na przykład otwarcie portu 10 tysięcy. Jak przejdziemy do Atoma, mamy otwarcie portu 10 tysięcy. No i tutaj też jedna rzecz, bo <laughs> mamy bolt in the command, ale do Firewall jest na przykład osobny moduł, zatem. Tego typu wykorzystywania Sybul mija się trochę z CLM, ale jak najbardziej w początkowej fazie możesz tego typu automatyzacje sobie porobić, pobawić się, ale nie przywiązywać się do nich. Jednak zdecydowanie sugeruję, żeby robić to zgodnie z wszystkimi dobrymi praktykami, wykorzystywać moduły. Oczywiście kompletnie moduły omawiam w trakcie mojego kursu. Zatem, jeżeli masz ochotę, tak, najbardziej zapraszam. Jedną rzecz, którą tu dodatkowo dodałem, to Ignore Errors Yes. Dlaczego to dodałem? Przede wszystkim dlatego, że ten playbook, jak wcześniej sobie sprawdziłem, to wysypyło mi się na tym zadaniu, bo Ansible stwierdzał, że już to RPM jest zainstalowane, zatem nie chciał wykonywać dalej tego, tego playbooka. Natomiast jeżeli chodzi o Ignore Errors, to to daje nam to, tą przewagę, że jeżeli... Yy, pojawią się w czasie wykonywania playbooka jakieś błędy, to Ansible je zignoruje i poleci dalej, wykona kolejne zadanie. Natomiast jakbyśmy tego nie dali, no to gdyby się wysypał gdzieś jakiś error, to by też tych części nie wykonał. Oczywiście, jeżeli Ty wykonujesz to pierwszy raz i jeszcze nie ma zainstalowanego tego pakietu, to tutaj nie ma problemu. Nie będzie żadnego błędu. Natomiast gdybyś chciał powtórzyć jeszcze raz ten playbook, no to w tym, na tym etapie by się wysypało. Zatem pamiętaj, Ignore Errors to jest taka dodatkowa opcja, to działa na wszystkich modułach. Jeżeli gdzieś się wykrzaczy jakiś błąd, to wszystko, Ansible leci dalej i wykonuje tego playbooka. W takim przypadku zapisujemy nasz playbook, wysyłamy na nasz serwer. Przechodzimy do serwera, czyścimy i ponownie Ansible, myślnik Playbook, minus i inwentory, tylko już teraz webin.jam. Odpalamy naszego playbooka. I lecimy. Ten playbook trochę on trwa, a tak jak mówię, to jest wykorzystanie modułu. Command on nie jest nadzwyczajnie wydajny, zatem musimy dać mu trochę czasu. Ok, i w tym momencie wysypało się to zadanie, o którym mówiłem, dlatego że ta paczka jest już u mnie zainstalowana, ale oczywiście u ciebie, jak nie jest zainstalowana, to wszystko pójdzie poprawnie. Naturalnie, ten skrypt, ten tutaj. Skopiowany na bazie tutorialu z internetu, oczywiście też będzie dostępny na koniec. Jak najbardziej możesz sobie go pobrać i wykonać u siebie. I teraz, jak przejdziemy na ten serwer, przypomnijmy sobie adres IP. pięć 10, I jak wejdziemy przez https -a na ten właśnie serwer z portem, który tu przed chwilą blokowaliśmy, czyli 10 tysięcy, 10 tysięcy, to. Wyświetli nam się informacja o tym, że coś tutaj się dzieje, coś tutaj jest dostępne. Oczywiście akceptujemy podejrzany SSL, wprowadzamy naszego ruta, i następnie nasze hasełko Parasolka 5, logujemy się do webina. No i co? W tym momencie mamy fajne narzędzie do zarządzania naszym serwerem. Możemy wykonywać pewne polecenia, konfigurować SSH serwer. Mamy sporą liczbę narzędzi i możemy sobie chociażby ftp zainstalować, zarządzać siecią, ale nie o tym tutaj. Oczywiście warto zajrzeć się do Webmina, bo mamy sporą liczbę statystyk, mamy informacje o paczkach, jakie należy zainstalować, chociażby o wykorzystaniu serwera. No ale oczywiście interesuje nas w tym momencie baza danych. Przechodzimy do zakładki Servers, wybieramy MySQL Database Server. No i cóż, mamy w tym momencie chociażby naszą bazę MySQL, są warsztaty, zatem jak widzisz w tym momencie jest. Nasza baza, możemy nią zarządzać. Mamy ją dostępną w tym momencie. I to jest, oczywiście teraz czysto techniczne podejście, tak, czyli to mamy narzędzie, raz zainstalowana, mamy bazę danych. Druga sprawa, mamy zainstalowane, mamy zainstalowane narzędzie do tej bazy danych, ale. Chciałbym też, żebyś zwrócił uwagę na to, że za pomocą Ansible możesz robić sporo różnych innych integracji, instalacji, jak chociażby do tego, jeżeli potrzebujesz wdrożyć jakiś system CRM, RP, to to wszystko możesz stworzyć za pomocą Ansible, a. możesz od razu skonfigurować swój playbook, tak, żeby zainstalował bazę, zainstalował aplikację, następnie skonfigurował tą komunikację, żeby te wszystkie narzędzia były ze sobą zintegrowane. Tutaj możliwości są naprawdę spore. Nie musisz tego wszystkiego wykorzystywać ręcznie. Zresztą zaraz Ci jeszcze pokażę inny przykład na bazie poprawki bezpieczeństwa. Wdrożymy sobie lekką poprawkę bezpieczeństwa, pokażę Ci jak to może działać i zrobimy sobie takie, taką integrację, żebyś jeszcze miał inny przykład. OK, tak to wygląda. Jak widzisz, mega banalny skrypt, dosyć szybko wyprodukowany. Oczywiście nie polecam ci tego, żebyś jednak stosował tego typu skrypty. Znaczy właściwie bazował tylko na tego typu module w Ansible, są lepsze, sprawniejsze i wydajniejsze metody, ale oczywiście na początek jak najbardziej można się tego typu rozwiązaniami pobawić. Natomiast teraz Ci pokażę jeszcze inny przykład wykorzystania Asibul, czyli wdrażanie poprawek bezpieczeństwa, bo to jest rzecz, którą dosyć często musimy robić, szczególnie że ostatnio o bezpieczeństwie dużo się mówi, a teraz, żeby wdrażać wszystkie poprawki na każdym serwerze osobno, to jest dosyć niewygodna, nieprzyjemna sprawa i naturalnie możesz to sobie zrobić za pomocą automatyzacji. Zatem teraz pokażę Ci, jak wykonać przykładową poprawkę bezpieczeństwa za pomocą Asibul. Za chwilę jeszcze oczywiście połączymy te dwa playbooki, zrobimy sobie takie totalne combo, czyli wykonamy odpalenie playbooka, który będzie sobie w sobie zawierał i to zadanie, i te zadania, przepraszam, i te zadania z playbooka Webmin, ale... Jeszcze na chwilę pokażę Ci coś innego, bo jeżeli już mówimy o tych poprawkach bezpieczeństwa, wyobraź sobie taki scenariusz, musisz zmodyfikować pewną rzecz, która ma na celu poprawić bezpieczeństwo na Twoim serwerze. Jak się najczęściej dokonuje takiej poprawki? Modyfikuje się pewne pliki, pewne ustawienia, czy to będą ustawienia SSH, czy coś innego, jak chociażby wygasanie hasła Gdybyś chciał w użytkowniku na Linuxie zmodyfikować wygasanie hasła to robisz to pliku, w pliku, który się znajduje w katalogu ETC, dokładnie login.devs. Masz coś takiego jak Pass Max Days. Świeżej instalacji masz w tym momencie nielimitowany czas, czyli 99999 dni, co oznacza, że hasło użytkownika można powiedzieć, że nigdy nie wygasa. I na świeżej instalacji serwera chciałbyś, żeby. Taka, żeby było inne ustawienie, tak? Na przykład 30 dni. I oczywiście teraz możesz logować się na każdy serwer, modyfikować tego typu plik. Wejdzie sobie odpalić na przykład ten nano, następnie wchodzisz tutaj, wyszukujesz ten parametr, kasujesz to, 30, wychodzisz, zapisujesz, jesteś szczęśliwy, masz ustawienie, plus później jeszcze 600 kolejnych serwerów, które masz do konfiguracji. No nie, tak się nie robi. Zatem teraz nie będziemy zapisywać tego ustawienia. Jeszcze raz, żeby tutaj nie było magii. Mamy w tym momencie ustawione 99999, ale oczywiście możesz to wykonać za pomocą skryptu, skryptu playbookowego. Skopiujmy sobie ten skrypt, ten playbook, dajmy security. To będzie nasz nowy playbook. Wywalamy te zadania i tworzymy coś całkowicie nowego. Co możemy zrobić? Możemy wykorzystać moduł, który podmienia nam wartości wewnątrz pliku tekstowego. Jest taki moduł jak LineFile. Line 5. Zachęcam do przeczytania dokumentacji na temat tego modułu, bo tutaj naprawdę są spore możliwości. Ja Ci tylko w tym momencie pokażę, jak zrobić, żeby za pomocą tego modułu podmienić tą wartość na inną, ale to są naprawdę jeszcze spore możliwości. Zresztą ci, co byli chociażby na warsztatach moich dotyczących zarządzania za pomocą Ansible'a to tam sporo tego typu konfiguracji robiliśmy, czy nawet w kursie. Asibul tam też sporo różnych konfiguracji wykonujemy za pomocą Lightning File. I teraz dajemy dwukropek, następnie spacje, PAF wskazujemy nasz plik, który chcemy zmodyfikować, czyli w tym przypadku dokładnie ten plik. ETC Login Devs. I następnie podajemy parametr State Present. Następnie podajemy REGEXP czyli zadanie wyszukania konkretnej wartości w naszym pliku tekstowym i wyszukujemy sobie, co możemy wyszukać wyszukujemy Pax Max Days łamane przez tabulator, bo tam jest użyty tabulator no i ta nasza wartość 99 tysięcy. Następnie podmieniamy za pomocą opcji line podajemy pass Max Days i 30. Możemy jeszcze dodać opcję backup, w razie czego gdyby coś się wydarzyło z naszym plikiem, to mamy wtedy backup, no i jeszcze w ramach modułu line file musimy potwierdzić, że jesteśmy administratorami, że mamy uprawnienia roota i to robimy za pomocą become true. Tylko tutaj jedna uwaga, bo become true musi być na poziomie line file, czyli modułu, co oznacza, że jest to osobny segment danego zadania. Musimy po prostu potwierdzić, że wykonujemy ten moduł. Z uprawnieniami admina, natomiast to są oczywiście części, części, kolejne parametry tego modułu. Zatem zapisujemy ten nasz plik, wysyłamy na nasz serwer, wchodzimy do Ansible, zróbmy tu clear i teraz tym razem odpalamy playbook security.yml. Wykonujemy nasze ustawienia, część. Zatem odświetlmy jeszcze raz nasz plik. No, i w tym momencie, jak wyszukamy opcję Pass, Max Days, mam ustawione 30, co oznacza, że teraz użytkownicy po 30 dniach będą musieli zmienić hasło. Oczywiście ostrzeżenie będzie po 7 dniach przed tym terminem. Zatem za 23 dni otrzymają informację o tym, że hasło należy zmienić i będą musieli wykonać konkretne działania. Dobra, i tak to wygląda. Pora na finał. Co teraz robimy? Połączymy te nasze skrypty. I odpalimy je na koniec. Bo oczywiście takie kombo też możemy zrobić, połączyć te wszystkie skrypty w jedno i wykonać jednym ciągiem, bo właściwie czemu nie? Zatem zróbmy jeszcze tego typu ćwiczenia. Dobra, zbliżamy się powoli do końca. Zatem oczywiście w tym momencie możemy wykonać całkowicie osobny playbook. Takie nasze kombo. Na bazie najłatwiej będzie warsztaty. Zatem zróbmy duplicate. I nazwiemy go final. I co możemy zrobić z takim playbookiem? Możemy po prostu wejść do kolejnego playbooka, skopiować te wszystkie zadania, następnie przejść tu, na sam dół i wkleić. Dzięki temu mamy takiego typu playbook. Jeden zbudowany według dobrych praktyk, drugi według już mniej dobrych. Oczywiście możemy dodać sobie nawet w tym momencie ten task line file, tak żeby te wszystkie zadania. Były wykonywane łącznie. Nie stoi to na przeszkodzie. Oczywiście on trochę zajmie, ale czemu nie? Mocny combo różnych konfiguracji. Zapisujemy nasz playbook, wysyłamy i odpalimy. Odpalamy. Tym razem już finał. Finał Jam. Odpalam Enter. To trochę zajmie, zatem do wykonania wrócimy za chwilę, bo teraz przyszła pora na lekkie podsumowanie i musicie się dowiedzieć co jeszcze się czeka, jakie bonusiki. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, więc tak na szybko jeszcze powiem ci co ci czeka, przede wszystkim sekcja Q&A mega szybka, mega prosta, ale też dająca ci pole do popisu. Następnie będą bonusy przede wszystkim do pobrania wspomniane skrypty, których, które dzisiaj użyliśmy dodatkowo będą linki z dodatkowymi materiałami, tymi materiałami, które używaliśmy dzisiaj plus będą też linki do materiałów, z których możesz się uczyć Ansible. Zatem wydaje mi się, że też ciekawe zestawienie materiału do nauki. Dodatkowo jeszcze zaproszenie na mój kurs ze specjalną zniżką, bo tak jak wspominałem, jest też kurs, kurs Ansible i Automatyzacja IT. Zatem, jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to, to mam dla ciebie, mam dla Ciebie specjalną propozycję, bo w tym momencie startujemy. Z kolejną edycją naszego kursu, jeżeli chcesz sprawnie przyswoić Ansible i nauczyć się automatyzacji, to mam dla Ciebie teraz ten specjalny bonus, o którym wspominałem. Przede wszystkim w tym momencie rozpoczynamy zapisy do kolejnej edycji kursu Ansible i automatyzacja IT. Już oficjalnie, co prawda, zapowiadałem to wcześniej, pewne osoby się do mnie zgłaszały i pozapowiadałem to w ostatnich miesiącach i to się właśnie dzieje. W tym momencie dotychczasowe edycje naszego kursu przeszło już ponad 150 osób. musiałem dokładnie jeszcze przyjrzeć statystyki, bo możliwe, że dzisiaj ktoś jeszcze dołączył, ale generalnie przynajmniej te 150 osób już przeszło nasze szkolenie. Kurs Ansible i automatyzacja IT to jest pełny pro program, w którym poprowadzę Cię za rękę po całym procesie automatyzacji i nauki Ansible. Od momentu instalacji oprogramowania przez pierwszą automatyzację, tworzenie skryptów z wszelkimi zaawansowanymi opcjami, pokażę Ci również zastosowanie w codziennej pracy i użycie też wspomnianego interfejsu graficznego, będzie to droga od zera do specjalisty. Oczywiście nie obrażasz się w tym momencie, jeżeli chodzi o to zero. Każdy raz do czasu z nas zaczyna od zera z pewnym rozwiązaniem. jeżeli dopiero zaczynasz, to nie krępuj się, nie, nie przejmuj się tym prosto. Chcesz, żebyś miał pewność, że jeżeli nawet nie miałeś nigdy do czynienia z automatyzacją, czy z Ansible, to ja tego wszystkiego cię nauczę od początku. W kursie zawarłem wszystko to, co działa. Dzięki temu oszczędzisz bardzo dużo cennego czasu, unikniesz też błędów. Błędów, które ja chociażby na swojej drodze miałem, zaliczyłem, pewnych rzeczy uczyłem się na żywym organizmie, i też w ramach tego kursu te przekazuję. To, jakich błędów należy unikać, co należy wdrażać, co należy robić, żeby, nie uniknąć, żeby uniknąć moich błędów. No bo niestety, chcemy tego czy nie, jeżeli uczymy się konkretnego rozwiązania, no to jakieś pułapki jednak są, coś czegoś nie wiemy, gdzieś uruchomimy jakiś skrypcik, ten skrypcik nam to popsuje i później jest lament, i ola Boga, co ja zrobiłem. Tak, ten kurs ma na celu to. Żeby ci jednak przekazać tą wiedzę na zasadzie nieprodukcyjnej, tylko na zasadzie praktycznej, czyli na bazie moich własnych doświadczeń, moich również pomyłek, ja przekazuję ci wiedzę taką, żebyś mógł w tym momencie zastosować ją w swojej firmie, w swoim biznesie, w swojej sieci, bo to jest przede wszystkim najważniejsze dla ciebie, tak, żeby w tym momencie biznes, firma, którą obsługujesz, działała. A Twoje IT też działało jak najbardziej sprawnie i bez przeszkód. Zatem, dołączając do naszego kursu, poznasz cały proces. Jest to 12 tygodni nauki. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz przejść szybciej, ja zachęcam jeden moduł na tydzień, tak jest najbezpieczniej, na spokojnie przechodzić kolejne moduły, otrzymasz 166 lekcji, dodatkowo jeszcze materiały bonusowe, nagrania live, tych jest naprawdę dużo, w tym momencie jest chyba już, nie wiem, około 15 godzin materiałów dodatkowych, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej to wszystko może sobie przeżyć i dzięki temu zdobywa jeszcze większą wiedzę na temat automatyzacji, na temat konkretnych wdrożeń. Dowieś się również, jak uruchomić, skonfigurować i zabezpieczyć Twoje środowisko. Naturalnie też będziesz wiedział, jak zautomatyzować to wszystko. W czasie kursu rozwijam wszystkie wymienione dzisiaj elementy, plus dużo więcej. Przerobimy całą masę modułów Ansible. Zatem, jeżeli chodzi o ten skrypt, który ci pokazywałem na bazie tutorialu. No to to tak nie będzie wyglądało w kursie. Zdecydowanie jednak pokażę ci lepsze, szybsze metody, bardziej optymalne, takie, które zjadają jak najmniej zasobów i które też warto znać. Następnie, jeżeli chodzi o to, co otrzymasz, to otrzymasz również dostęp do zamkniętej grupy kursantów na Facebooku Mamy grupę naszych studentów, oczywiście chętnych, bo nie wszyscy dołączają do Facebooka. Ale to też jest fajne miejsce, gdzie można wymieniać się wiedzą, pytać się też innych, pytać czasami o też inne rozwiązania, bo ja naturalnie nie wszystko muszę wiedzieć. Czasami są zapytania odnośnie Ansible dotyczące konkretnych systemów, konkretnych aplikacji, których ja mogę nie znać niektórych których no, zdarza się, że nie znam. A na szczęście w naszej na naszej grupie są osoby, które często podpowiadają, które często doradzają i też pomagają sobie nawzajem. Łykawki i jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o to, co otrzymasz w, nasz, w ramach naszego kursu, to są to następujące elementy. Przede wszystkim 12 tygodniowy kurs Ansible i automatyzacja IT. W tym momencie widzisz, że jest automatyzacja serwerów, ale to już można powiedzieć jest lekko zdezaktualizowane, dlatego że rozbudowaliśmy ten kurs i w tym momencie jest to automatyzacja serwerów i sieci, i też chmury. Jest tego naprawdę dużo. Zatem, no bardziej aktualna nazwa w tym momencie to już jest kurs Ansible i automatyzacja IT, bo są te dodatkowo pakiety. Jeżeli chodzi o dalsze elementy, to masz również dostęp do analizy Twojej pracy przeze mnie i przez mój zespół gdzie będziemy Ci podpowiadali, będziemy reagowali na to, co tworzysz. Jeżeli wrzucisz, udostępnisz nam swoje wyniki pracy, to masz tutaj gwarancję tego, że przeanalizujemy Twoją pracę, Twoje prace domowe, Twoje ćwiczenia i też damy, można powiedzieć, wyrok. Tak? No, może nie wyrok, ale przede wszystkim damy Ci Twoją opinię, że czy wszystko jest dobrze, czy nie. Też jeżeli coś będzie wymagało poprawy, to na pewno u nas usłyszysz ten feedback, że pewne rzeczy mógłbyś udoskonalić. Będziesz miał też dostęp do aktualizacji materiałów. Jeżeli będą jakieś zmiany, to jak najbardziej będziemy te materiały aktualizowali i tym samym też będziesz miał dostęp do nowej wersji w przyszłości. Otrzymasz również dostęp do architektury i dokumentacji przygotowanej przeze mnie i mój zespół. Jest sporo gotowych skryptów, materiałów, które udostępniłem w ramach tego kursu i to oczywiście otrzymasz. Jeżeli chodzi o te ceny, tutaj nie będę ściskał kitu, tak? bo widzisz tutaj różne ceny, na przykład 1999 zł za kurs. Skąd te ceny się biorą? Przede wszystkim z tego, że normalnie chociażby sprzedaję ten kurs w pakiecie za 2000 zł. Dzisiaj będzie specjalna cena, będzie specjalna zniżka, również jeżeli chodzi o analizę mojej pracy. To tu są wszystko wyliczone godzinówki. Tyle, ile potrzebowaliśmy, i potrzebujemy poświęcać na pewne zadania, to to przemnożyliśmy przez pewną liczbę godzin. I jeżeli mielibyśmy wyceniać normalnie naszą liczbę godzin, to tak to by wyglądało w tym momencie. Za poszczególne elementy tyle moglibyśmy to wycenić, ale oczywiście, jako że w tym momencie przystępujemy do sprzedaży naszego kursu w ramach kolejnej edycji, gdzie grupowo ileś osób też dołączy, bo tak z reguły to działa, że do naszych kursów przeważnie podczas zapisów dołącza około między 30, czasami bywało nawet 70 osób, ale średnio jest jakoś 50 i dzięki temu, że naraz dołącza 50 osób, to możemy sobie pozwolić na to, żeby sprzedawać tego typu pakiety po obniżonej cenie. Ale oczywiście jak kupi to więcej osób to ma to dla nas wtedy sens jak najbardziej. I to nam się opłaca zatem tutaj no, dwie strony są wygrane tak ty masz dostęp do tych materiałów po wyjątkowej cenie ocenie za którą stronę ci zaraz pokażę i pewnie się zdziwisz. Natomiast ja sam w tym momencie mam pewność też, że ja i mój zespół mamy na utrzymanie, tak? Nasz biznes się dalej rozwija, nasza firma dalej działa, bo też taką kwotę, jaką otrzymamy od tej grupy, która przyjdzie, też, no też to nam się spina, tak? I dlatego możemy to udostępnić. Dobra, ale co jeszcze otrzymasz? Przede wszystkim dostęp do skryptów i plików konfiguracyjnych, które tworzymy, poradnik, administratora systemu monitoringu. To jest mój poradnik, który przygotowałem na bazie Zabixa i w ramach dostępu do tego kursu otrzymasz dodatkowo jeszcze za darmo ten poradnik. Będziesz miał też dostęp na żądanie do platformy, czyli ten kurs, do którego kupisz dostęp, to jest można powiedzieć coś na zasadzie Netflixa. Tylko że oczywiście tutaj przeznaczasz swój czas na naukę i rozwój, a nie na seriale na Netflixie. I będziesz mieć też, tak na Netflixie, dostęp do tego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przechodzisz ten kurs i wykonujesz ćwiczenia w dowolnym momencie. Będziesz chciał, możesz to robić wieczorami, możesz w poranku, możesz w po południu, możesz święta. Dostarczasz następnie wyniki pracy domowej, swoje ćwiczenia mi na grupie na Facebooku i następnie to oceniamy. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok i dajemy ci wtedy feedback. Tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze, oczywiście, będzie. Bonus na zasadzie prywatnej grupy Mastermind na Facebooku. To jest grupa tylko dla studentów, nikt inny do tego dostępu nie ma, zatem tam możesz zadawać nawet najbardziej głupie pytania, chociaż osobiście uważam, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi i też często widzę na Facebooku na grupach taka no złośliwość, delikatnie mówiąc, że ktoś początkujący zadaje pytanie i wszyscy po nim jadą, że co Ty w ogóle pytasz, skąd Ty jesteś, co to w ogóle za pytanie. No, u mnie nie ma coś takiego. U mnie nawet możesz zapytać się, co to jest Linux. Nie ma problemu, wytłumaczyć, co to jest Linux. O wszystko możesz pytać. Ale oczywiście, jeżeli nie jest to to Linux, to na razie bym odradził jednak dołączanie do kursu Ansible. Zachęciłbym cię wtedy do kursu Linuxa, który również mam, ale to jest inny temat. Dobra, jak to w tym momencie wygląda, jeżeli chodzi o ceny? Tutaj jedna bardzo ważna zmiana, bo Wyjątkowo tym razem mamy dwa pakiety. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że przeważnie udostępniam kurs w ramach jednego pakietu. Tym razem ten nasz kurs został podzielony na dwa pakiety, podstawowe i zaawansowany. I możesz w tym momencie dołączyć albo do pakietu podstawowego za 449 zł. Ewentualnie wykupić cały pakiet, który masz dostęp do lekcji z pakietu podstawowego i zaawansowanego, i ten pakiet już kosztuje 849 zł. Bardzo ważna informacja: czas zapisu to 7 dni. Zamykamy w przyszły czwartek o godzinie 21. Zatem masz 7 dni. Ale oczywiście, zachęcam cię do dołączenia dzisiaj, bo dzisiaj mamy specjalny bonus. A jaki to bonus? Otóż, tylko dzisiaj z kuponem sysadmin cena tego większego pakietu spada o kolejne 100 zł. Jeżeli zdecydujesz się już dziś, to otrzymasz dodatkową właśnie zniżkę. Tylko dzisiaj, specjalnie dla uczestników. Tych warsztatów z kuponem Sys cena tego większego pakietu spadnie o 100 zł. Zatem, jeżeli zdecydujesz się na pełny pakiet podstawowy plus zaawansowany dzisiaj, pamiętaj, musisz to zrobić dzisiaj do północy i użyjesz tego kodu, to otrzymasz dostęp za do zaledwie 749 zł, i to jest cena, która można powiedzieć, no, jeżeli chodzi o te. Profesjonalne kursy z Ansible, DevOpsowe, jest praktycznie niespotykana. Zajmę sobie sprawa, że na Udemy oczywiście można kupić jakiś kurcik Ansible za pewnie 50 zł, może trochę więcej, ale wszyscy wiemy, jakie jakości są kursy na Udemy. Mi zależy na tym, żeby to był profesjonalny kurs od zera do bohatera, plus też, żebyś miał kontakt ze mną, z moim zespołem, żebyś też miał wsparcie w razie problemów. Zatem dzisiaj jest ten kuponik 749 zł. Taka cena nie będzie dostępna nigdzie indziej. Zachęcam i zapraszam. I teraz tak, materiał w kursie został przygotowany tak, by dawać ci 10 razy więcej wartości niż oczekujesz. I zdaję sobie sprawę, że możesz mieć w tym momencie wątpliwości, obawy. Ja osobiście takich nie mam, bo widzę po opiniach kursantów, że ten kurs naprawdę daje dużą wartość. Pomaga też osobom, które przeszły przez ten kurs w temacie automatyzacji, poprawia też, pozwala też znaleźć lepszą pracę. Więc jak najbardziej wiem, że ten kurs daje wartość, ale już wszystko biorę na siebie całe ryzyko Twojej decyzji. Zdaję Ci 30 dni gwarancji satysfakcji liczonej od momentu zakupu dostępu do kursu. Zatem masz 30 dni na przekonanie się, jak unikalna i wartościowa dla ciebie będzie ta wiedza oraz jak wiele może zmienić się w Twojej pracy i życiu. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu płacenia dostępu do kursu, z jakiegoś powodu uznasz, że nie jesteś zadowolony. Powiedzmy, że coś ci się nie podobało, nie podoba ci się ton mojego głosu, nie podoba ci się coś innego, nie wiem, moje spojrzenie. Nieważne. Ważne jest to, że do mnie wtedy napiszesz. Masz 30 dni. Wystarczy wysłać maila na arykmapoasdw.pl, a otrzymasz zwrot 100% wpłaconych pieniędzy. Otrzymasz całą kasę z powrotem. Zatem, jak najbardziej masz taką gwarancję. Od razu ci dodam, że do tej pory trafiła się jedna osoba z wszystkich kursantów, które przeszły przez moje kursy i tylko jedna osoba poprosiła o ten zwrot, zatem jak na już bodajże chyba ponad 600 kursantów, oczywiście mówię o wszystkich kursach, do jakich dostęp udzieliłem, tak na 600 kursantów jedna osoba, to wydaje mi się, że naprawdę nie jest dużo. Więc cóż, no może się tak zdarzyć, że będziesz tą drugą osobą, ale jednak myślę, że będzie naprawdę dobrze, zatem jak najbardziej zapraszam. Opis, agenda, opinie wcześniejszych kursantów znajdziesz na asdevops.pl łamane przez kurs myślnik ansible. Tam możesz też dołączyć się, tam też możesz się zapisać, użyć tego kodu sysadmin. I teraz tak, jeżeli masz jakieś pytania, to Wejdź na ASDOBS.pl, łamane przez S15, bo zamierzam jeszcze przygotować osobną sesję z pytaniami, tylko jednak wolę się przygotować. Osobiście nie chcę marnować Twojego czasu, sam nie jestem też fanem sesji QA, gdzie mamy jakieś spotkanie. Ludzie zadają pytanie, a później osoba, która jest na czacie, odpowiada. Czasami coś się umknie, czasami dobrze odpowiada, czasami nie różnie to bywa. Ja osobiście wolę przygotować jednak materiał, który będzie miał wartość dla wszystkich. Dlatego, jeżeli coś ci ciekawi, to zapraszam na zadanie pytania pod linkiem asdwowsk.pl łamane przez S15. Tam znajdziesz szablon do tego, żeby zadać mi pytania. Tam jest to miejsce na pytanie. Na wszystkie pytania odpowiem na specjalnej sesji. Co i jak poinformuję na newsletterze. Zachęcam do zadawania pytań. Być może wyjdzie nawet osobny, osobne warsztaty na ten temat. Kto wie, zobaczymy jakie będą pytania. Zatem, jak najbardziej masz teraz możliwość zadać mi pytanie. I od razu mówię, dzisiaj nie odpowiadam, a poinformuję niedługo, co i jak. się spotykamy, obserwuj newsletter i na pewno dam znać, że lecimy z tą sesją QA. Dobra. Tyle jeżeli chodzi w tym momencie o warsztaty. Mam nadzieję, że się podobało. W razie pytań, pamiętaj, jestem dostępny na Linglin. Mail również może do mnie wysłać maila na arekmapoas.pl, ewentualnie na Facebooku. Dzisiaj już odpoczywam, od razu mówię: dzisiaj nie odpowiadam. Jeżeli chcesz wykorzystać kupon SysAdmin to dzisiaj jest ten czas. Jak mi wyślesz wiadomość, czy coś tam, czy fakturka, czy coś, to od razu ci powiem, że odpiszę jutro, ale jutro już będzie za późno na wykorzystanie. Kuponu, natomiast jeżeli chcesz tą fakturę, ewentualnie masz inne pytanie, to możecie wykorzystać ten kupon, a jutro się do mnie zgłosić potwierdzić. Fakturę oczywiście wystawiamy z tym, nie ma problemu, po prostu wyślij jutro mi dane i tą fakturę ci wystawimy na te dane. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie dodatkowe pytania, no to cóż, jeżeli się okaże, że zamówisz ten kurs dzisiaj, wykorzystasz kupon, ale okaże się, że jednak nie spełnia Twoich oczekiwań, to pamiętaj, że masz te 30 dni na zwrot, możesz go zwrócić nawet jutro. Dobra, ja już uciekam. Tylko jedna uwaga, bo... Miałem jeszcze pokazać podsumowanie, zatem tak to wygląda, odpaliliśmy sobie nasz playbook final.yaml. wykonane zostały wszystkie kolejne zadania. Oczywiście w tym momencie wiele to się nie zmieniło, dlatego że większość tych parametrów było już wprowadzonych w życie. Oczywiście, znowu nam się wysypał ten moduł dotyczący RPM. Mamy w tym momencie informację o tym, że mimo wszystko 9, 9 parametrów zostało zmienionych. I. To, do czego cię zachęcam, to zrób sobie takie, taką pracę domową. Zrób sobie, nie, uruchom jeden, nowy, świeży serwer, oczywiście testowy w środowisku produkcyjnym. Odpal ten skrypt. Ten skrypt będzie za chwilę dostępny. Nie, odpal to sobie, zobacz, czy będziesz miał dostępnego tego typu webmina, MySQLa zainstalowanego, plus wykonana ta poprawka bezpieczeństwa na samym końcu, czyli tutaj line file. Nie, zrób sobie coś takiego, naprawdę zachęcam cię do wykonania. A jeżeli chodzi o te linki, skrypty. Miały być te skrypty, miały być te skrypty, miały być te skrypty i linki. Zatem, co sobie zrobimy? Zrobimy sobie coś takiego. Jeżeli chcesz pobrać te skrypty, które dzisiaj pokazywałem, i te wszystkie linki, to wejdź na ten link asdobs.pl Łamane przez S5. Tam znajdziesz wszystkie linki, tam znajdziesz wszystkie materiały. Zatem, zapraszam, ja już uciekam. I jak masz jakieś pytania, to dawaj znać. Dzięki i do następnego, cześć.